serwisie, gdy tylko ikonki będziemy mieli gotowe do logowania, a panów z obsługi technicznej proszę o umożliwienie radnym potwierdzenia obecności. Raz jeszcze proszę wszystkich Państwa o zalogowanie się do systemu, o potwierdzenie obecności. Widzę, że jeszcze czwórka radnych, trójka, także już prawie, że jesteśmy. I za chwilę rozpoczniemy sesję. Proszę o potwierdzenie, że jesteśmy już online. Panie Janku, czy jesteśmy już na wizji ogólnodostępnej i fonii? Mam sygnał, że tak. Mam również potwierdzenia obecności przez 23 radnych spośród 25. Zatem, Szanowni Państwo, otwieram 23. sesję Rady Miasta Płock. Na podstawie logowań do systemu stwierdzam, iż mamy kworum. Szanowni Państwo, tradycyjnie odczytam formułkę, którą czytam już od kilku miesięcy, a mianowicie przypominam, iż po raz kolejny sesja Rady Miasta Płocka zwołana jest w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Taki sposób procedowania umożliwia nam ustawa dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym pragnę poinformować wszystkich, iż radni uczestniczący dzisiaj na sesji uczestniczą w niej dwojako, a mianowicie zdalnie oraz bezpośrednio w ratuszu. Przypominam również wszystkim Państwu o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa epidemiologicznego. Proszę zebranych na auli o zachowanie bezpiecznej odległości i ewentualnie również nałożenie maseczek. Dzisiejsza sesja po raz kolejny odbywa się bez udziału publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić nasze obrady online, zarówno internetowo na portalu Plock.eu.
I ponieważ, Szanowni Państwo, mam informację, iż wielu płocczan zainteresowanych również obradami Komisji Rady Miasta Płocka nie wie o tym, iż również komisje odbywają się online. Wszystkich Państwa o tym informuję. Każda komisja, porządek obrad każdej komisji i harmonogram prac komisji widnieje na stronie urzędowej urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić obrady również komisji. Tyle spraw technicznych, a teraz, Szanowni Państwo, witam raz jeszcze Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Nie ma dzisiaj z nami Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, ale jest Pan Wiceprezydent Roman Siemiatkowski. Witam serdecznie, witam Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego. Witam również wszystkich Państwa z Urzędu Miasta Płocka, którzy reprezentują poszczególne wydziały komórki i są dzisiaj z nami na zaproszenie Pana Prezydenta. Chciałbym również serdecznie powitać Państwa z Polskiej Spółki Gazowej. Wiem, że zdalnie śledzi obrady dzisiejszej sesji Pani Beata Machowska, kierownik projektu inwestycji strategicznych PSG. Jeżeli ktoś dotarł do nas ze spółki jeszcze tutaj bezpośrednio, to prosiłbym ewentualnie o zasygnalizowanie bezpośrednio na mój stół prezydialny. I witam oczywiście serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców Płocka, obserwujących za pomocą internetu obrady dzisiejszej naszej sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu drugiego, czyli wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Jest zgoda, aczkolwiek z pewnym takim wahaniem. Dziękuję. Proszę o kolejne zgłoszenia. Proszę o kolejne zgłoszenia jednoosobowo. A kto, proszę o podniesienie ręki? Pani Radna Daria Domosłowska. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Tak, jest zgoda. Rozumiem, że zgłoszenie Pana Radnego Mariusza jest już nieaktualne. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków? No, Pan Radny falstart popełnił. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, wybór dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków w składzie zaproponowanym przez Państwa przed chwilką. Proszę o pulpity do głosowania, proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Przy 23 głosach na tak wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Panów do stołu prezydialnego po mojej lewej stronie. Teraz, Szanowni Państwo, powinniśmy uporządkować przebieg dzisiejszej sesji. Jak zapewne Państwo wiecie, z sesji mamy zaproponowane przez Pana Prezydenta dwie wrzutki, a mianowicie wpłynęły do mnie dwa wnioski od Pana Prezydenta o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. O projekt uchwały pomieszczony na druku nr 412 w sprawie zmiany uchwały nr 334 /18/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. I drugi wniosek o rozszerzenie obrad o projekt uchwały pomieszczony na druku nr 413 w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka do Wojewody Mazowieckiego w sprawie niekorzystnego projektu zmiany planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego. Takie dwa projekty uchwał wpłynęły do nas od Pana Prezydenta i za chwilkę poddam pod głosowanie każdy z tych dwóch wniosków.
Jako pierwszy poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o druk numer 412. Proszę o pulpit do głosowania. Proponuję umieścić ten punkt jako punkt 6 porządku obrad. Mamy pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o wyniki głosowania. 23 na tak. Jednogłośnie wprowadziliśmy do porządku obrad ten punkt. I teraz poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 7 projektu uchwały na druku numer 413. Proszę o pulpity do głosowania. Widzę, że jeszcze 7 radnych nie zagłosowało, więc jeszcze chwileczkę poczekam. Jeszcze 5 osób. Jeszcze 4 osoby. Dobrze, poproszę o zbiorcze wyniki głosowania. 16 na tak, przy 6 osobach wstrzymujących rozszerzyliśmy porządek obrad również o druk numer 413 jako punkt 7. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Obszerną informację papierową otrzymaliśmy. Teraz o głos prosi pan skarbnik Wojciech Ostrowski. Proszę bardzo. To może rzeczywiście stąd. Więc tak pokrótce spróbuję przedstawić wyniki pierwszego półrocza. Tak, jeśli bym mógł prosić o właśnie prezentację. Jak Państwo widzą, w pierwszym półroczu dochody, które uzyskaliśmy, to 564 miliony złotych, 50,3% planu. Wydatki 531,5 miliona, co stanowi 45,25% planu. To, co Państwo widzą, to w porównaniu do roku ubiegłego wzrost dochodów o 20 milionów złotych i wzrost wydatków o 28. Z czego to wynika, postaram się Państwu przedstawić na kolejnych slajdach. Tak jak w ostatnich latach, może z wyjątkiem roku 18, w którym mieliśmy bardzo wysokie wydatki majątkowe, jak Państwo pamiętają, na pierwsze półrocze udaje nam się uzyskiwać nadwyżkę budżetową, czyli wszystkie wydatki budżetu, tak bieżące, jak i majątkowe, są niższe niż dochody i w tym półroczu to jest różnica prawie 33 miliony złotych nadwyżki budżetowej. Na kolejnym slajdzie Państwo widzą, jakie były główne źródła naszych dochodów, czyli są to podatki i opłaty lokalne, tak jak zwykle prawie 150 milionów, w tym oczywiście najwyższa kwota to podatek od nieruchomości 124 miliony, udziały w podatkach budżetu państwa, czyli PIT 85 milionów, CIT 33 miliony złotych.
Subwencja ogólna prawie 131 i dotacje celowe z budżetu państwa 103,3. Środki Unii Europejskiej no, nie na tak wysokim poziomie jak w ostatnich latach, chociaż w porównaniu do roku chyba ubiegłego to jest ciut więcej, 12 milionów złotych. Na kolejnym slajdzie również przedstawimy, z czego wynikają te wartości i jak się ma to do lat ubiegłych. Natomiast na tym slajdzie to, co Państwo widzą istotne, to są w zasadzie dwie zmiany. Jedna, jeśli spojrzą Państwo na ten na wykres, istotny spadek procentu dochodów uzyskanych z podatków, czyli istotnie niższe podatki, jeśli chodzi i o PIT, i o CIT w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. To jest 6%, w roku ubiegłym stanowiło 27% dochodów, w tym roku 21%, a po drugiej stronie mamy wzrost dotacji celowych, co jest w zasadzie w pełni wynikiem 500 plus na pierwsze dziecko, które od lipca 19 się pojawiło, a w pierwszym półroczu 19 jeszcze tego nie było i tu mamy wzrost o 5%, jeśli chodzi o dochody, które uzyskujemy. Kolejny slajd pokazuje nam dochody i wydatki bieżące i tutaj już wzrost wydatków mamy, to jest prawie 40 milionów, 37 milionów złotych, z czego 30 tak naprawdę, to co Państwo zobaczą za chwilę, to są właśnie te dotacje na 500+, one są i po stronie dochodów i wydatków i dochody bieżące, które wzrastają o 12 milionów. Myślę, że istotny na dzień dzisiejszy, żeby przedstawić, jak wygląda sytuacja w przypadku tej pandemii, która była w pierwszym półroczu, to jest właśnie ten slajd, na który Państwo patrzą i który właśnie nam pokazuje ten ubytek w przypadku CIT-u, co jest 9 milionów w stosunku do ubiegłego roku. To, co jest istotne w przypadku PIT-u, to od lat, bo tutaj pokazujemy tylko lata 17-20, natomiast tak naprawdę odkąd ja jestem i pamiętam, to lata 15-16 również, te wzrosty to między 10 a 15, czasem nawet więcej milionów rok do roku. Co widać zresztą na tym wykresie również, który pokazuje, że w pierwszym półroczu 18-17 wzrost 8 milionów, 19 do 18, 9 i teoretycznie tak powinno być dalej, natomiast zmiany, które proponował rząd, spowodowały, że ten PIT planowany na ten rok był na tym samym poziomie co rok temu, czyli to jest powiedzmy ubytek około 8-9 milionów złotych, tak jak Państwo widzą, w stosunku do tego, co by mogło być. Natomiast kolejne 9 milionów to jest właśnie COVID, czyli tu widzimy skutek największy w zasadzie, jeśli chodzi o nasze dochody i wydatki, największa pozycja, na którą wpływ miała sytuacja pandemiczna w kraju. CIT to mamy niższy o 20 milionów niż rok do roku, natomiast jest on zgodny z planem. Zeszły rok rzeczywiście CIT był na bardzo wysokim poziomie, tak samo jak w roku 17, natomiast ten poziom, który jest w tej chwili na półrocze i do dzisiaj, on idzie zgodnie z planem i tutaj na to nie ma co narzekać. Podatek od nieruchomości, który też rok do roku rósł, to Państwo widzą, że jest w zasadzie na podobnym poziomie, ponad milion złotych wyższy. Natomiast no to tutaj też jest pewien skutek COVID-u, ale raczej mówimy o blisko milionu, ale o setkach tysięcy niż o milionach. No i wzrost subwencji ogólnej o 6 milionów i dotacji, to o czym wspominałem, 30 milionów, to jest efekt 500+. Za chwilę Państwo to samo zobaczą na wykresie wydatków bieżących, taki sam wzrost wydatków, jak i dochodów. Kolejny slajd, mój ulubiony zresztą, nadwyżka dochodów bieżących, czyli nadwyżka operacyjna, która nam pokazuje, jakie środki własne jesteśmy w stanie generować na inwestycje bez zaciągania długu, którego pewnie tak jak większość z nas, ja również nie lubię. Natomiast no to pokazuje nam, jakie środki sami generujemy i w porównaniu do wydatków majątkowych, jakie mamy
ostatnich latach i jakich wszyscy się spodziewają, którzy są i na tej sali i nie tylko, no to wydajemy znacznie więcej niż mamy tej nadwyżki, natomiast w dużej mierze udaje nam się pozyskiwać również środki zewnętrzne. Więc nadwyżka na pierwsze półrocze to prawie 85 milionów złotych, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego niższa o 25 milionów. Głównie tak naprawdę za sprawą PIT-u, CIT-u to jest ten minus 30, a po drugiej stronie znowu niższych wydatków na janosikowe, ponieważ w roku 2019 płaciliśmy znacznie większe janosikowe z powodu bardzo dobrego wyniku, jaki mieliśmy w roku 2017. I zresztą to już niedługo przy budżecie 21 Państwo zobaczą, że na 21 również będziemy płacili bardzo wysokie janosikowe ze względu na bardzo dobry rok 2019. Natomiast linia trendu pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i oby ta linia nam się nie załamała, chociaż patrząc na sytuację, jaka w tej chwili jest, czyli stabilne dochody bez wzrostu, a rosnące wydatki w dużej mierze i na oświatę, i związane z minimalną krajową, trochę się obawiam o tą linię trendu, żeby w najbliższym czasie nam jednak nie skierowała się w drugą stronę. Kolejny slajd, no to co wspominałem, wydatki bieżące i tu, jeśli można, to właśnie te wydatki na pomoc społeczną, to jest to 30 milionów, o którym mówiłem, ten słupek żółty do czerwonego na pierwsze półrocze 20-19. Wyższe wydatki oczywiście na oświatę, 9 milionów, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, 6 milionów to subwencja, 3 miliony środki własne, które musieliśmy w pierwszym półroczu dołożyć do oświaty. Pozostałe pozycje poza tym janosikowym, który jest niższe, w zasadzie stabilne rok do roku. Wydatki i dochody majątkowe. Tutaj mamy wzrost dochodów majątkowych o 8 milionów, wydatków spadek o 9 milionów i dochody majątkowe uzyskaliśmy 20,5% planu, natomiast jeśli chodzi o wydatki majątkowe, wykonaliśmy prawie 31%. To tak mniej więcej między 20 a 35 historycznie takie są wartości wykonywane w pierwszym półroczu. Kolejny slajd to na co te wydatki poszły, więc to też standardowo w zasadzie tu nic nowego się nie dzieje. Największe wydatki na transport, głównie drogi, w tym wypadku również był zakup w pierwszym półroczu 4 autobusów i pozostałe pozycje również stabilne. Niższe wydatki pozostałe, to co Państwo widzą, tu jest taki widoczny spadek w stosunku do 19 roku. Natomiast w 19 na to 31 milionów wydatków pozostałych składały się 10 milionów to było nabrzeże i 9 milionów podwyższenie kapitału w Pezozie związane głównie z inwestycją w interne, ale również na cele bieżące. Pokrycie wydatków majątkowych, no to w zasadzie ten slajd też się nie różni w porównaniu do roku ubiegłego. Głównie to środki własne. Widzimy trochę większe środki unijne, to o czym mówiłem na początku. Prawie 10 milionów, 5 milionów pozostałe. Te pozostałe to przede wszystkim wpływy z BGK za budowę mieszkań. Największe inwestycje to myślę, że tak naprawdę rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej, czyli Kilińskiego i autobusy, o których wspomniałem, wykup antypodkowy na nowym rynku, budowa grabówki Korczaka 3,8 miliona, Tysiąclecia 2,5, Maneżowa 2,1, Ośnicka 1,4, no i dokończenie była budowy jeszcze dróg na osiedlu Radziwie 3,5 miliona złotych. I to, o czym wspominałem, że też nie bardzo lubię zaciągać kredyty, to co Państwo tutaj widzą, poziom od lat, w zasadzie odkąd tu jestem, jest stabilny na półrocze około 480, 70 do 500 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy, czyli na koniec czerwca, może nie na dzień dzisiejszy, ale na koniec czerwca jest to kwota 480, niecałe 1 milionów.
To tyle. Jeśli jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału, który otrzymaliśmy od pana prezydenta. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie. Słucham. Jeżeli program techniczny, to prosiłbym o zasygnalizowanie panom z tyłu. Panowie, tutaj jedna z pani radna, Anna Derlukiewicz, prosi o pomoc. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Był problem z głosowaniem, rozumiem, pani Aniu? Już chyba system zadziałał. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 17 na tak, przy 7 wstrzymujących przyjęliśmy informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2020 roku. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 4. Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta Płocka. Otrzymaliśmy tutaj również pisemną informację. Najprawdopodobniej jest z nami zdalnie pani Beata Machowska, kierownik projektu inwestycji strategicznych w spółce Polska Spółka Gazowa. Prosiłbym panów z obsługi technicznej o potwierdzenie tego faktu, iż jesteśmy na łączu telefonicznym i pani kierownik zdalnie obserwuje obrady sesji. Zapewne będą pytania do spółki. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jako pierwszy zabrać głos w tym punkcie? Pan przewodniczący Tomasz Kominek, pan sekretarz, proszę bardzo. Mikrofon. O, teraz będzie lepiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu, panie przewodniczący. Wielce szanowni państwo radni, panie prezydencie, drodzy mieszkańcy Płocka, droga pani Beato, która dziś słucha nas zdalnie, ale wielokrotnie mieliśmy szansę gościć i rozmawiać na żywo z panią kierownik tego projektu. Pozwólcie państwo, że ja dziś nie będę odnosił się może w sposób konkretny do tego materiału, który był przygotowany przez ratusz i omawiany już na Komisji Inwestycji, Bezpieczeństwa i Rozwoju Miasta Płocka. Jednakże z faktu, iż dla mnie to jest jeden z ważniejszych tematów od kilku lat, nie mówię tu o byciu samorządowcem, radnym miasta, ale o człowieku, który od gdzieś 2009 roku w tym temacie stara się na tyle, na ile ma narzędzi i możliwości aktywnie uczestniczyć. Więc chciałbym wszystkim państwu tak naprawdę przypomnieć, że jeżeli chodzi o sesję Rady Miasta Płocka, to temat ten ujrzał światło dzienne jako materiał sesyjny po owej pracy na Komisji właśnie Rozwoju Bezpieczeństwa i Inwestycji w Radzie Miasta Płocka w 2015 roku. Kiedy to pamiętam, że pomógł nam wszystkim, a w szczególności pewnie mi w owym czasie, pan radny Wojciech Chytkowski zaproponował, żebyśmy ten temat w tamtej kadencji omawiali jako temat komisyjny raz na kwartał. Później stało się tematem sesyjnym i tak też się dzieje w tej kadencji. Za chwilę kończymy drugi rok tej kadencji, więc niniejszym czuję się zobowiązany tak na dobrą sprawę zabrać głos. Właśnie w temacie gazyfikacji lewobrzeżnej części Płocka i należy dodać oczywiście sąsiednich gmin w rozumieniu gmina Gąbin i gmina Łąck. Dla przypomnienia, szanowni państwo, koncepcja podłączenia tego gazociągu
była w różnych scenariuszach, ponieważ było kilka tych koncepcji podłączenia. Pamiętam nawet, że była taka, która mówiła, zakładała przeprowadzenie tego gazociągu pod dnem rzeki Wisły. Po wielu latach, myślę, że około łącznie 11, w 2019 roku po dyskusjach, pracy nad dokumentami, wieloletnich analizach tego zadania, tego dużego, bardzo dużego procesu inwestycyjnego na lewym brzegu Wisły, rozpoczęła się realizacja tego zadania tak naprawdę w terenie. I pamiętam, Szanowni Państwo, jak dziś, dokładnie nawet sobie przypomniałem, że był to 5 grudnia 2019 roku, razem z panią radną Teresą Kijek mieliśmy taką okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej u pana burmistrza Jadczaka, celem faktycznie obserwacji tego, czy to zadanie zostało wdrożone, czy nie zostało wdrożone. No i faktycznie wtedy z takim umiarkowanym optymizmem wyjechaliśmy z tej wizyty studyjnej, gdyż zauważyliśmy, że ten proces, ten rurociąg idzie i prawdopodobnie będzie zmierzał w stronę granic administracyjnych Płocka. No i faktycznie od tamtego czasu odbyło się pewnie wiele spotkań na różnym poziomie, czy to rządowym, czy samorządowym. Ja cieszę się, że jako mieszkaniec osiedla Radziwie mogłem w kilku tych spotkaniach uczestniczyć i na bieżąco, skromnie może powiem, pomagać zarówno pani radnej Teresie Kijek, pani Beacie Machowskiej, która była kierownikiem tego projektu, w tych różnych problemach bieżących, które zapewne były, są i będą na poziomie samorządu województwa, na poziomie samorządu powiatu. Na szczęście w samorządzie Płocka, jeżeli wychodzą te turbulencje, to mam pewność, że będą one dobrze rozpatrywane na korzyść tego wielkiego procesu inwestycyjnego przez jednostki, czy to MZD, czy inne departamenty, wydziały w Urzędzie Miasta. Ponadto pamiętam, Szanowni Państwo, że udało się zorganizować bardzo duże spotkanie w szkole podstawowej. To dzięki zaangażowaniu, znowu muszę powiedzieć, zarówno pani radnej, mojej skromnej osoby, ale przede wszystkim też chęci tych stron, które przybyły na to spotkanie, bo przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z panią dyrektor Mają Syską-Żelechowską w temacie pozyskiwania środków właśnie z Urzędu Miasta na ten cel. Przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kilkoro innych z innych instytucji, którzy również w pewien sposób byli bardzo otwarci dla mieszkańców celem zdobycia tej informacji o pozyskaniu środków na ten cel. To bardzo duże spotkanie, jedno z większych, jakie pamiętam w historii mojej działalności społecznej i samorządowej. Bardzo dobrze przebiegało to spotkanie. Dowiedzieliśmy się, że właśnie z Płocka możemy liczyć na to wsparcie rzędu do 5000 zł celem wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych. No i absolutnie jest to bardzo ważne z punktu widzenia tej pomocy, bo Szanowni Państwo, warto wiedzieć, że przyłączenie kompleksowe, mówię oczywiście, są to koszty w granicach 20, może 20 z haczykiem, jeżeli chodzi o 1000 zł, więc takie wsparcie dla każdego, kto będzie miał taką możliwość i będzie chciał przyłączyć ten gaz, myślę, że będzie wielkim wsparciem, ponieważ na lewym brzegu Wisły można powiedzieć, że wszystkie te 4 osiedla no, są oczywiście, jak to niektórzy powiedzieli, willowymi osiedlami. No ja tu się nie zgadzam z tym podejściem. Są to ludzie, którzy na pewno będą cenili te wsparcie płynące z Urzędu Miasta i myślę, że to jest dobry moment w tym krótkim moim wystąpieniu, żeby poprosić, zaapelować. Ja wiem, że jest to zrozumienie, ale żebyśmy czuwali zarówno jako Rada Miasta, Zarząd Miasta, Panowie Prezydenci nad tym, żeby w tych przyszłych latach, bo przecież ta gazyfikacja to nie jest proces inwestycyjny na jeden rok, na dwa lata, tylko to będzie podobnie jak chociażby w przyszłości z kanalizacją, że ten proces będzie długotrwały, na pewno mieszkańcy systematycznie będą się przyłączać.
Więc apeluję, bo Rada Miasta się zmieni, a proces i problemy pozostaną te bieżące, żebyśmy czuwali nad tym, żeby te programy zawsze funkcjonowały w naszym samorządzie, bo one są bardzo korzystne z punktu widzenia oczywiście mieszkańca naszego miasta. Szanowni Państwo, to tyle, pewnie więcej jeszcze zarówno Pani Radna, jak i Szanowna Pani, która dziś łączy się z nami za pomocą nowoczesnych technologii. Natomiast ja, jakby zbliżając się do końca, to chciałbym bardzo serdecznie za dotychczasową pracę na obecnym etapie tego procesu w kontekście rozwiązywania różnych problemów, zarówno tych po stronie samorządowej, po stronie rządowej, w taki uczciwy sposób podziękować. Zacznę od najbliższej koleżanki z osiedla, koleżanki z samorządu, oczywiście pani radnej Teresie Kijek, która wkłada ogromne serce, żeby ten proces został bezpiecznie zakończony w najbliższych latach, więc ogromne podziękowania. Podziękowania również należą się dyrektorom zarządów dróg. Tych wszystkich samorządów, które wymieniłem, od dyrektora najbliższego, czyli zarządu dróg naszych, miejskiego, zarządu dróg Tomasza Żulewskiego, ponieważ też można powiedzieć, że wykonuje swoje ponad zakres czynności pewne obowiązki, które chociażby doprowadzają do tego, że można było, że się da, że to był bardzo dobry przykład i nie tylko w kontekście tego procesu, ale przyszłych lat funkcjonowania różnych samorządów, że udało się po wielu turbulencjach w pewien sposób tę taką modernizację części ulicy Kolejowej zgrać z tym procesem, bo już mamy tam te rury wkopane, więc wielka chwała za to. Dyrektorowi Tomaszowi Żulewskiemu dziękuję serdecznie, dyrektorowi powiatowego zarządu dróg Marcinowi Błaszczykowi, bo również ma otwarte serce i umysł na te rozwiązywanie problemów doraźnych. I oczywiście Tomaszowi Dąbrowskiemu, jest zastępcą dyrektora w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, bo my dobrze wiemy, że nam w takich momentach trudnych również pomógł. I chociaż nie miałem osobistego kontaktu, natomiast już podczas kampanii wyborczej się spotkaliśmy zupełnie przypadkowo i dziękowałem za zrozumienie, ale te podziękowania również powinny trafić do pana ministra Macieja Małeckiego, który wiem, że również ma otwarte serce i umysł w kontekście tej gazyfikacji, tego dużego procesu, dużego zadania. I zupełnie już kończąc, oczywiście te podziękowania na sam koniec dla pani Beaty Machowskiej, że również stara się z nami współpracować tak jak trzeba. Mam nadzieję, szanowni państwo, że w niedalekiej przyszłości, mimo różnych problemów, które wychodzą, będzie finalnie to z korzyścią oczywiście dla wszystkich mieszkańców zarówno Płocka, jak i gminy Gobin i gminy Łąck. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji, pan radny Jerzy Seweryniak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, pani kierownik projektowania gazownictwa. Zacznę od osiedla Ciechomic. Dziękuję. Idzie gazociąg w ulicy Ciechomickiej bardzo sprawnie, ale mam odpowiedź mieszkańców ulicy osiedla Ciechomic, że dostali odmowę do przyłącza gazowni na każdej ulicy. Ja chciałbym się zapytać, pani kierownik projektowania, czy była rozmowa z mieszkańcami danej ulicy, danych ulic, do przyłącza gazownictwa. Jak do tej pory każdy dostaje odpowiedź negatywną, że nie będzie wchodził gazociąg. Ja się chciałbym zapytać, dlaczego idzie gazociąg w ulicy Ciechomickiej tylko, żeby tylko leżał. Pani kierownik, zacznę teraz drugą sprawę od osiedla Góry. Czy jest to prawdą, że nie będzie projektowane osiedle Góry? Mieszkańcy osiedla Góry też się domagają
i pytają się, kiedy będzie wejście gazociągu na osiedle Góry. Następną sprawą mam sprawę Pradoliny Wisły, ulica Nizinna. Też się domagają mieszkańcy, czy wejdzie gazociąg w ulicę Nizinną. Chciałbym, żeby pani kierownik projektowania gazowni odpowiedziała mi na te pytania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie radny. W tym momencie prosiłbym, jeżeli jest to możliwe, o połączenie się z panią kierownik projektu z Polskiej Grupy Gazowej, z Polskiej Spółki Gazowej, panią Beatą Machowską. I jeżeli jest to możliwe, prosiłbym panią o odpowiedzi na pytania, które przed chwileczką pan radny Seweryniak zadał. A później do każdego z państwa, jeżeli będziecie państwo mieli kolejne pytania, w podobny sposób będziemy się łączyć z panią kierownik i będziemy prosili o odpowiedzi na nie. Troszkę to pewnie potrwa. Proszę o cierpliwość. Dzień dobry państwu. Beata Machowska, kierownik projektu inwestycji strategicznych. Ze mną jest również obecna Wioleta Grzankowska, kierownik sekcji obsługi klienta. Jesteśmy pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa. Można prosić kolejny slajd. Słyszymy państwa, dziękujemy. Proszę kolejny slajd. Jesteśmy pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa. Polska Spółka Gazownictwa zapewnia bezpieczny transport gazu. Eksploatuje i eksploatuje sieć gazową przyłączonym do odbiorców. Projektujemy, budujemy gazociągi i modernizujemy stare gazociągi. Również odczytujemy liczników zużycia gazu. Poproszę kolejny slajd. Sieć gazowa, nie wiem czy tak, o właśnie o ten slajd mi chodzi. Sieć gazowa, która projektowana jest na terenie miasta gminy Płock, gminy Łąk i gminy Gombin, jest to zakres 82 km sieci. W gminie Gombin są to 24 km sieci, w gminie miasto Płock 33 km sieci, w gminie Łąk 25 km sieci. Mogę prosić dalej? Na kolejnym slajdzie będzie przedstawiony stan realizacji. W chwili obecnej, tak jak widać na tym slajdzie, kolor czerwony i kolor żółty, są to gazociągi, które są w trakcie budowy lub są to gazociągi wybudowane. Jest to w tej chwili około 36 km gazociągów. Budowa tych gazociągów zakończy się w bieżącym roku i w bieżącym roku powinny zostać nagazowane. Na terenie miasta gminy Płock gazociągi, które są w tym roku w budowie, są to gazociągi w ulicy Ciechomickiej i w ulicy Krakówka. Poproszę dalej. Łącznie z ulicą Ciechomicką są gazyfikowane takie ulice jak część ulicy Łąckiej, ulica Ziołowa, część ulicy Lawendowej, Edukacyjnej, Browarnej, Piwnej. Tam fizycznie te gazociągi już leżą, no nie są jeszcze odebrane. Tak jak mówiłam, planujemy zakończenie budowy tych gazociągów w 2020 roku. Tutaj było pytanie odnośnie odmów, które otrzymują mieszkańcy. No na ten temat wypowie się koleżanka, która zajmuje się przyłączeniem. Dzień dobry państwu. Więc tak jak wielokrotnie państwu już przedstawiałam, zarówno na sesji Rady Miasta, jak i na licznych spotkaniach z mieszkańcami. Proces przyłączenia związany z dalszą rozbudową wymaga złożenia od mieszkańców wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. I tak też w chwili obecnej się dzieje. Patrząc na cały 80-kilometrowy projekt, możemy ocenić, że tych wniosków mamy dość dużo. Natomiast w rozłożeniu na konkretne ulice, to mogę powiedzieć, że średnio na ulicę często wypada 2 do 5 wniosków, czyli pokazuje to jakby niewielkie zainteresowanie mieszkańców z danej ulicy.
I tak jak też mówiłam niejednokrotnie, chcąc rozpatrzyć taki wniosek, muszą zaistnieć dwa warunki. Warunek techniczny, który zakładamy, że mamy, musi zaistnieć drugi warunek, warunek ekonomiczny. Na dzień dzisiejszy na obecnie zaakceptowanym arkuszu do sporządzania analiz ekonomicznych wydajemy po prostu odmowę z przyczyn ekonomicznych. Oceniam, że gdyby było większe zainteresowanie mieszkańców z danej ulicy, mogłoby to poprawić efektywność analizy ekonomicznej, która pozwoliłaby nam na podjęcie decyzji, czyli wydanie warunków i zawarcie umów o przyłączenie. Bez tego warunku ekonomicznego nie możemy wydać warunków o przyłączenie do sieci gazowej i umów, i zawarcie umów. Stąd też może być taki odbiór społeczny, że jest tak dużo w tej chwili wydawanych tych odmów. Dlatego też, jeżeli Państwo mają jakiś wpływ taki społeczny na mieszkańców z tych okolic, proszę o przekazywanie jednak, składanie do nas jak największej tej liczby wniosków, bo oceniam, że to może nam poprawiać efektywność ekonomiczną. Tak jak zawsze powtarzałam, im więcej zainteresowanych osób, tym większe szanse na rozbudowę sieci w dalszych ulicach. Prosimy o kolejny slajd. Kolejny slajd dotyczy osiedla Radziwie. W tej chwili wybudowany jest odcinek, który jest zaznaczony kolorem żółtym. Jest to ulica kolejowa. Wybudowaliśmy ją wcześniej, żeby dostosować się do przebudowy drogi, żeby nie niszczyć nawierzchni, która będzie tam ułożona. W tym roku planujemy jeszcze rozpocząć gazociągów, które są oznaczone kolorem czerwonym. Będzie to połączenie ulicy Krakówka z ulicą kolejową poprzez ulicę Kościelną, część Dobrzykowskiej. No nie będę tych wszystkich ulic wymieniała. W kolejnym roku, na kolejnym obszarze opracowywane są jeszcze projekty. Nie mamy odcinka, który jest zaznaczony takim kolorem granatowym. Tutaj cały czas jeszcze czekamy na uzgodnienia, na uzyskanie odstępstwa od zrobienia gazociągu na terenach PKP. Ten gazociąg planujemy budować w następnym roku. Mogę prosić kolejny slajd. Na osiedlu Radziwie mamy również jeszcze ulicę Dobrzykowską i ulicę Nizinną, o którą pan radny pytał. Ulica Dobrzykowska ze względu na gwarancję drogową będzie budowana najprawdopodobniej dopiero w 2023 roku. Natomiast na ulicę Nizinną mamy już opracowany projekt. Tutaj, no tak jak koleżanka mówiła, musimy oszacować efektywność inwestycji na tej ulicy Nizinnej. Tak, że będziemy czekali na wnioski, jeżeli tych wniosków spłynie odpowiednio duża ilość i inwestycja będzie efektywna, rozpoczniemy budowę. Także chcielibyśmy dać tutaj mieszkańcom do końca roku 2021 czas na zastanowienie się, czy faktycznie chcą mieć ten gaz i żeby złożyli do nas wnioski. Wtedy wybudujemy gazociąg łącznie z przyłączami, ponieważ cały gazociąg umieszczony jest pod jezdnią asfaltową. Dlatego nie chcielibyśmy tego dzielić oddzielnie na przyłącza i kilka razy niszczyć pliku. Poproszę dalej. Osiedle Góry. Nie wiem, dlaczego tutaj padła taka informacja, że nie zamierzamy budować osiedla Góry. Na osiedlu Góry mamy już wykonaną dokumentację projektową. Budowę mamy zaplanowaną w 2021 roku. Oczywiście tutaj te terminy mogą jeszcze ulec zmianie, bo każdorazowo u nas uchwalany jest budżet i zależy to po prostu od przyznanych nam na dany rok środków. Ale nie ma żadnych informacji na dzień dzisiejszy, że rezygnujemy z budowy osiedla Góry. Tutaj nawet nie wymieniałam ulic, bo tak jak widać na osiedlu Góry wchodzimy prawie w każdą uliczkę. Proszę dalej.
Proces przyłączeniowy omówi pani Violetta Grzankowska. W uzupełnieniu do mojej wypowiedzi wcześniejszej, proces związany z dalszą rozbudową sieci rozpoczynamy na podstawie złożonego wniosku o przyłączenie, sprawdzenia warunków technicznych, ekonomicznych danego zakresu sieci i zawarcia umów o przyłączenie. Na tej podstawie rozpoczynamy proces inwestycyjny. Dlatego też ponawiam tutaj swoją prośbę, aby Państwo, jeśli mają taką możliwość, zaapelowali jeszcze do mieszkańców o składanie wniosków o przyłączenie, bo tak jak mówię, warunek najistotniejszy to jest ocena ekonomiczna dalszej rozbudowy sieci. Dlatego też im większa liczba osób, tym większe możliwości na wydanie warunków. Ponadto z moich obserwacji dotychczasowych, i tak jeszcze jedna kwestia, zanim przejdę dalej, wnioski mogą w tej chwili mieszkańcy składać bądź w Płocku, bądź wysyłać do nas pocztą do Ciechanowa lub skorzystać z nowej funkcjonalności, jaką mamy na naszej stronie internetowej. Jest to portal przyłączeniowy, gdzie mamy taką funkcjonalność e-booka, gdzie wszystkie dokumenty można złożyć elektronicznie. I wówczas każda osoba, która zarejestruje się na tym portalu, będzie widziała status swojego wniosku, czyli moment zarejestrowania, moment rozpatrywania i naszej decyzji. Łącznie z tym, że możemy przekazywać w tej chwili w formie elektronicznej wygenerowane przez nas dokumenty, więc w czasach pandemii zachęcam do skorzystania bez wychodzenia z domu właśnie z tej funkcjonalności. Znajduje się ona na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce dla klienta portal przyłączeniowy. Jeśli chodzi o ulicę Nizinną, tak jak tutaj pani Beata wcześniej wspomniała, bardzo byśmy prosili Państwa o, no nie wiem, jakieś takie nagłośnienie, żeby klienci do nas w jakiejś jednej grupie złożyli te wnioski, bo pozwoli to nam na podjęcie decyzji i być może zawarcie umów o przyłączenie. Oceniamy również, że jeżeli udałoby nam się zawrzeć umowy przyłączeniowe z klientami, zlecenie budowy wraz z przyłączami też mogłoby w jakiś sposób obniżyć koszty dalszej realizacji. Ponadto, co chcielibyśmy jeszcze z naszej strony poruszyć, do czego również nas umocowała nasza dyrekcja oddziału, ponieważ w stawkach, jakie kalkulujemy w kosztach oceny inwestycji, mamy również najróżniejsze opłaty, które wnosimy do budżetów gmin. Mówię tutaj o opłatach za umieszczenie, o opłatach za zajęcie. To też są koszty, które znacząco podwyższają koszty inwestycji. Prosilibyśmy o rozważenie, czy te stawki w jakiś sposób nie mogłyby być obniżone z racji, które mogłyby też wpłynąć na efektywność. Także no, zostawiamy tu Państwu radnym pod rozwagę ten temat. Dlatego, że my każdorazowo powołujemy się na uchwały i urealniamy te stawki w analizach do oceny efektywności inwestycji. Poza tym, jeszcze jaką mam obserwację z tego terenu po tych paru miesiącach rozpatrywania warunków, to owszem, klienci składają wnioski, natomiast nie zawierają z nami umów o przyłączenie. Czyli na przykład mamy jakąś grupę 5-10 wniosków i w tej grupy zawieramy na przykład tylko 4 umowy, bo klienci w międzyczasie po prostu rezygnują z zawarcia z nami umów o przyłączenie. Więc też to obserwujemy. Ogólnie w rozłożeniu na ulice, na pewne obszary też obserwujemy małe zainteresowanie jednak mieszkańców, mimo że ilościowo na 80 kilometrach stanowi to pewną liczbę, to w rozbiciu na pewne obszary zainteresowanie z poszczególnych ulic jest niewielkie.
Nie wiemy, z czego to wynika, czy z panującej sytuacji, czy też no, z kalkulacji już kosztów indywidualnych, przebudów instalacji. Trudno nam to ocenić. Na pewno, co nam się udało, i tu duże podziękowania dla pani radnej Teresy Kijek, wybudowanie sieci gazowej w ulicy Kolejowej. Przy dobrej współpracy udało nam się wybudować sieć gazową jeszcze przed modernizacją całej ulicy, więc no, poczytujemy to jako nasz wspólny sukces dla dobra tak naprawdę. Tutaj też była bardzo duża mobilizacja właśnie mieszkańców, którzy w ciągu tygodnia złożyli wnioski i zawarli z nami umowy. Zawarliśmy tych umów ponad 30 w bardzo krótkim czasie. I właśnie jakby no taki przykład poszedł dalej na kolejne ulice, na pewno to by wyglądało inaczej i nie byłoby tych odmów. Także z mojej strony wszystko, bardzo dziękuję. Jeśli Państwo mają pytania, no to proszę bardzo. Dziękujemy Panią bardzo. Zapewne będą kolejne pytania. Proszę Państwa radnych. Pani radna chciała zabrać głos. Pani radna Teresa Kijek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydenci, Radni, Szanowni Mieszkańcy. Miałam się odnieść, zacząć od odniesienia do materiału przedstawionego nam, ale ponieważ kolega radny Tomasz Kominek zaczął od listy podziękowań i słusznie, ja chciałabym powiedzieć, że przyłączam się do tej listy osób, które współpracowały i pomagały w tej realizacji tego projektu. Rzeczywiście temat gazyfikacji jest mi bardzo bliski, bardzo ważny i nie tylko jako radnej Rady Miasta Płocka, ale wcześniej jako przewodniczącej Rady Mieszkańców Osiedla. I do tej listy, której Tomasz wymienił i słusznie powiedział o 2009 roku, bo taka jest historia, to jest tyle lat, to jest tyle zapóźnień, że tak powiem, w realizacji tego projektu. Też trzeba wspomnieć o tamtych samorządowcach, bo my dzisiaj wspólnie, ja tu również zaczynam od podziękowania koledze radnemu Tomaszowi Kominkowi, który bardzo mnie wspiera, zwłaszcza w realizacji projektów na drogach powiatowych, wojewódzkich, gdzie mieliśmy pierwszy etap Gąbina. Mówię o fazie projektowania, pozwoleń, uzgodnień, procedury, które musiały się odbyć. Wystarczyło, że było to robione bez zbędnej zwłoki, z zatroskaniem i tutaj rzeczywiście ja już nie będę się powtarzała, ale dołączam się do wszystkich osób, które z tych instytucji powiatowych, wojewódzkich nas tutaj wspierały na tym obszarze. I chcę powiedzieć, że ten 2009 rok, żeby mieszkańcy nie odebrali, że to tylko prawda dzisiaj radna Teresa Kijek, Tomasz Kominek. Trzeba powiedzieć o samorządowcach, którzy zaczynali, którzy tutaj w tej sali wnosili interpelacje. I właśnie ten 2009 rok, który przywołałeś pana radnego wówczas, pana Wojciecha Chetkowskiego. Chcę też powiedzieć, że jako radna, jako przewodnicząca Rady Mieszkańców Osiedla wówczas, ja bywałam na tej sali, ja widziałam, którzy radni wspierają nas, mieszkańców tego lewobrzeżnego Płocka. I też chcę powiedzieć, i nie można o tym zapomnieć, tu wymieniam i chylę czoło przed radnymi panem Marcinem Flakiewiczem, panią Barbarą Smardzewską-Czmiel. To ich interpelacje dzisiaj są w początkach materiałów dotyczących realizacji tego projektu. Także wielkie podziękowania. Natomiast chcę powiedzieć, zanim przejdę do materiału, że to, co pani Wioletta Grzankowska apelowała, to w odpowiedzi na pytanie kolegi radnego Sewerniaka. Naprawdę na przykładzie Radziwia, bo tak się złożyło, że zaczęliśmy od budowy przyłączy i głównego gazociągu w Radziwiu, ale to ze względu na inwestycje miejskie, jakie w tym naszym osiedlu były, to na tym przykładzie przerobiliśmy całą ten proces i prawdą jest to, co dzisiaj pani kierownik tego projektu, pani Beata Machowska mówi, że
powodzenie zależy od nas, mieszkańców, od mobilizacji. Kiedy mieliśmy informację w budżecie, że są pieniądze na połowę, remont połowy ulicy Kolejowej, to natychmiast poprosiłam o pismo pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego do spółki informujące, że przystępuje do procesu inwestycyjnego, żeby spółka przyspieszyła projektowanie, ponieważ, jak państwo wiecie z materiału, proces inwestycyjny idzie od gminy Gombin. On pierwszy etap zakończył na granicy miasta i teraz drugi etap, którego dotyczy dzisiaj materiał, to jest już ulica Ciechomicka na terenie naszej gminy do ulicy Krakówka w Radziwiu i ten proces taką ma kolejność. Tam po drodze nie było Radziwia, tak? I teraz inwestycja, którą mieliśmy w Radziwiu, ulica Kolejowa w części, część ulicy Okopowej, ulica Zielona, która również jest w procesie inwestycyjnym objęta. I tutaj chylę czoła przed panami prezydentami, bo również dotyczy to pana prezydenta Jacka Terebusa, bo to jest ten pion inwestycyjny, że spotkałam się z taką przychylnością, że z tym pismem, które zawiozłam do spółki, do dyrekcji w Warszawie o przyspieszenie procesu, czyli spółka przerywa ten proces projektowy, a zajmuje się, żeby wybudować przyłącze w ulicy Kolejowej. Mało tego, proces ten, musimy państwo wiedzieć, że on dotyczy tylko budowy głównego gazociągu. Natomiast to, o czym ja teraz mówię, trzeba było wybudować przyłącza zakończone skrzynkami z gazomierzami na parkanach, żeby uniknąć później 5-6-letniej okresu gwarancji, gdzie potem mieszkańcy, mimo że mają pod ciśnieniem gaz w rurach, nie mogą być odbiorcami, tak? I tutaj doszło do, ja mówię o tym przykładzie, żeby inni mieszkańcy jakby brali to pod uwagę, doszło do wspólnej pracy ratusza, miejskiego zarządu dróg, spółki, której, że tak powiem, wyrwał się ten etap i wielka to była praca, przy czym ja tutaj jestem dumna z moich mieszkańców w moim osiedlu, bo pobrałam z gazowni 100 sztuk wykazów tych wniosków, żeby szybko powkładać do skrzynek w ciągu jednego dnia, żeby wszyscy mieli wiedzę, że jest możliwość. Ja nie wiedziałam, czy wszyscy, prawda, jedni mają pompy ciepła, inni mają już ogrzewania olejowe, ale trzeba było do wszystkich tą informację dać. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu tygodnia, oczywiście pomagaliśmy z kolegą radnym Tomaszem Kominkiem w wypełnianiu, wydrukowywaniu map, to wszystko znalazło się w Ciechanowie. Stąd spółka mogła w krótkim czasie zrobić ten proces projektowania i zdążyć na czas przed zakończeniem naszej inwestycji miejskiej. Stąd uciekliśmy przed gwarancją. To samo się zadziało w tym roku, 30 listopada się zakończyło z częścią ulicy Okopowej. Ulica Zielona, jak państwo radni wiecie i mieszkańcy, którzy czekają na tą zieloną, też jest w fazie projektowania. I ponieważ wiemy, że w tym roku w budżecie i to mieszkańcy dostali taką czytelną odpowiedź, nie ma pieniędzy na dokończenie remontu zielonej. Nie będzie pieniędzy w przyszłym roku, ponieważ mamy dokończenie ulicy Kolejowej i mamy tą świadomość. W związku z tym znowu dobra współpraca miasta. Kolejne pismo, kiedy dostarczyłam, proszę o przyspieszenie gazyfikacji. 2 lata macie na zaprojektowanie, wybudowanie głównego ciągu, ale i przyłączy. I to, co dzisiaj pani kierownik mówi, 39 osób ma podpisane umowy i jest faza projektowa. I tak jak z materiału wynika, w przyszłym roku będą wybudowane przyłącza, bo to jest istotą. Natomiast chciałabym właśnie tutaj ukłon dla spółki za takie zrozumienie, że z tego ciągu wyrywa się punkty po to, żeby razem zakończyć z inwestycjami miasta. Także wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a chcę powiedzieć jeszcze o jednej osobie. Jak Tomasz zaznaczył, ta faza była koncepcji, opracowań, to były różne koncepcje, to było bardzo długo i chcę powiedzieć, że 3 lata temu zwróciłam się o
o pomoc w uzgodnieniu z kolegą radnym Tomaszem Kominkiem do wówczas pana posła, a dzisiaj pana ministra, tak jak Tomasz wymienił, Macieja Małeckiego i potwierdzam to, co powiedział, że spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, pomocą i nie ukrywamy, że to ożywiło ten projekt, ożywiło pracę, ten projekt nabrał życia i dzisiaj bardzo serdecznie jesteśmy za to wdzięczni, my, mieszkańcy, tym bardziej, że jak państwo wiecie, to jest projekt duży, to jest projekt trudny, składający się z 6 etapów i my mamy dzisiaj dopiero drugi. My się cieszymy, że on już jest, tak, ale to jeszcze jest 6 etapów i 3 lata. W związku z tym bardzo prosimy do wszystkich samorządowców, znów osób z instytucji powiatowych, wojewódzkich o dalsze takie wsparcie, o dalszą taką pomoc. Bo główny beneficjent to jest mieszkaniec, który będzie miał komfort życia i, no, i to środowisko będzie o wiele lepsze. To tyle jakby dołączenia się do listy, którą tutaj osób wspierających nas wymienił kolega radny Tomasz. A teraz przejdę do materiału. Proszę państwa, mam uwagi, które na bieżąco, oczywiście na bieżąco zgłaszam do spółki. Ale w tym materiale chciałabym, ponieważ różne są pytania mieszkańców dochodzą, chciałabym, żeby to było tak czytelnie powiedziane. Zacznę od osiedla Góry, bo tutaj kolega Seweniak zapytał i chciałabym, żeby pani kierownik czy pani Żankowska powiedziała. W osiedlu Góry w materiale nie ma wykazu ulic. To jest jedyne osiedle, gdzie nie mamy wykazu ulic. I ja wnoszę, że należy rozumieć, że wszystkie ulice w tym osiedlu zostały objęte projektem. Ale chciałabym, żeby mieszkańcy to usłyszeli, czy tak jest i bardzo bym prosiła, gdyby pani kierownik to potwierdziła. Czy mamy ulice w osiedlu Góry, które nie są objęte projektem? Prosimy o udzielenie odpowiedzi. Nie słyszeliśmy pytania, przerwało łącze. Mam pytanie, patrząc na materiał dotyczący osiedla Góry, tak? To jest jedyna mapa, gdzie nie mamy wykazu ulic i ja dla jasności, bo żeby był czytelny przekaz dla mieszkańców tego osiedla, czy to, że nie ma tego wykazu ulic, które są objęte projektem, to należy rozumieć, że wszystkie ulice państwo objęliście tym projektem i prosiłabym o odpowiedź. No nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy są wszystkie ulice dokładnie, bo mogą powstać taka ulica, która nie była na etapie projektu objęta tym projektem. Ale tak jak jest to zaznaczone na mapie, w tych ulicach są gazociągi zaprojektowane. Dziękuję za odpowiedź. Teraz odniosę się do kolejnego materiału. Kolejna strona dotyczy osiedla Radziwie. Na stronie 8 pani kierownik jest ulica Dobrzykowska, jest podany termin budowy zakończenia 2023 i wiemy, tak jak pani potwierdziła, jest to gwarancja nas tutaj 3-letnia, jeszcze trzyma, ale od ulicy Dobrzykowskiej odchodzi ulica Sannicka. Ona nie ma żadną inną ulicą połączenia, może tylko dostać gaz z ulicy Dobrzykowskiej i z drugiej strony jest ulica Wąska i ulica Gąbińska. I proszę powiedzieć, czy to, że nie ma tutaj tych ulic, to po prostu zwykłe przesunięcie w komputerze materiału i to się gdzieś to uciekło, bo... To jest dla nas takie hasło. Jest to ulica Dobrzykowska plus ulice z nią sąsiadujące, tak jak jest to zaznaczone kolorem fioletowym. A no właśnie, o to mi chodziło. Wąska, nie pamiętam jeszcze. Czyli dopisujemy w tym materiale, że 2023 rok to również dotyczy ulicy Sannickiej, Gąbińskiej i Wąskiej, tak? Ulic tych odchodzących od ulicy Dobrzykowskiej, które są oznaczone kolorem. Dobrze. I teraz pytanie jest kolejne.
W materiale nie ma ulicy Zielonej. Rozumiem, że tutaj rok temu, jak spotkaliśmy się tutaj na sesji Rady Miasta, ulica Zielona była nieujęta, ponieważ ten proces inwestycyjny, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to będzie z nakładami na dokończenie i ta ulica była wyłączona. Może dlatego ona się dzisiaj nie znalazła, ale dzisiaj mamy po roku, pani kierownik, inną sytuację. Mamy taką, że miasto dwa lata czeka, aby proces inwestycyjny przy spółki się zadział. I myślę, że w tym terminie zakończenie budowy planowane w 2021 roku dopisujemy ulicę Zieloną, prawda? Chodzi mi o komunikat dla mieszkańców. Ulica Zielona została wyłączona z projektu, ale jest realizowana w ramach inwestycji. Zostały tam zawarte umowy o przyłączenie i jest realizowana realizacja tej umowy. Dobra wiadomość dla mieszkańców, czyli ta ulica, również 2021 rok, mieszkańcy ulicy Zielonej będą mieli wybudowany, żeby było to jasne, główny gazociąg plus przyłącza, prawda pani kierownik? Nie wiem, czy jest to rok 21, jest to ten rok, który znika z umów o przyłączenie. No właśnie, a chcę tylko przypomnieć delikatnie, że na 2022 rok jest planowane dokończenie ulicy Zielonej, także mamy do 2021 roku czas. Kolejna ulica kolejowa, tak jak pani kierownik zaznaczyła, już jest wybudowana łącznie z przyłączami. Teraz jeszcze... Ta początka potwierdza, że tam faktycznie jest rok 21, bo na 25 miesiące zostały zawarte. No właśnie, na 2021 mieszkańcy otrzymali umowy z takim terminem przyłączenia gazowego, czyli to się zgadza. Dziękuję za taką informację. I jeszcze mam pytanie. Rok temu na spotkaniu, jakie zorganizował prezydent miasta Płocka z mieszkańcami Radziwia, dotyczące właśnie gazyfikacji, mieszkańcy ulicy Wąskiej wnioskowali do rozpatrzenia dla spółki wariantu, że jeżeli w projekcie jest zaprojektowana ulica Górka, to jest równoległa do Kościelnej, Górka, to łączy się z ulicą Wąską, to czy nie można by, tak powiem kolokwialnie, uratować tych mieszkańców mieszkających tam, żeby doprowadzić im gaz do ulicy Górki i nie byliby wtedy związani tą blokadą na Dobrzykowskiej. Takie było pytanie, nie wiem, czy państwo to rozważaliście i czy można liczyć na rozważenie takiego wariantu, bo to jest różnica dwóch lat. Mieliby wcześniej o dwa lata gaz. Rozważono taki wariant dopiero po wybudowaniu ulic na Radziwiu. Dziękuję. Tutaj jeszcze czekamy na dokumentację projektową, więc zobaczymy wtedy, jak to będzie. Dobrze. W czasie rozbudowy. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Mówiła pani, że kolejnym etapem, do jakiego przygotowuje się spółka, to będzie połączenie ulicy Krakówka, do której dzisiaj doprowadzony jest główny gazociąg, z ulicą kolejową, która już jest wybudowana, bo mamy tą przerwę. I pytanie moje jest takie, czy może pani dzisiaj powiedzieć, pani kierownik, na jakim etapie jest ta procedura przetargowa, zapytałabym, czy ona będzie w tym roku i czy w tym roku wybudowanie. Jak pani planuje, jakie są plany w stosunku do mieszkańców ulicy Cichej, Kościelnej i ulic na zachód od Kościelnej, czyli Okopowa, Ogrodowa, Górka? Tutaj jeszcze nie mamy pozwolenia na budowę dotyczącego drogi wojewódzkiej. Po uzyskaniu tego pozwolenia prawdopodobnie jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg i będziemy budowali ten fragment. Oczywiście tutaj jeszcze muszą zostać naszą radę techniczną decyzję i zatwierdzić ten wstęp do budowy. Rozumiem. Rozumiem. Dziękuję za taką odpowiedź, bo ona jest odpowiedzią dobrą. Teraz pytania dotyczące materiału na osiedlu Ciechomice.
Było zebranie organizowane przez pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego z mieszkańcami osiedla Ciechomice i Góry w tym roku, 7 marca, w którym uczestniczyłam. I już mieliśmy wiedzę, że mamy w budżecie uchwalone pieniążki na budowę kanalizacji, wodociągu, przebudowę oświetlenia w ulicy Ziołowej. I znów powtórzyłam tą samą historię, którą zastosowałam przy Kolejowej, Kopowej, Zielonej. Poprosiłam o pismo do spółki gazownictwa o przyspieszenie ze strony spółki tego procesu, żeby zgrał się nam z harmonogramem inwestycji na ulicy Ziołowej. Takie pismo otrzymałam, zawiozłam na to spotkanie. Tyle tylko, że tutaj to jest najważniejszy dzisiaj punkt w tym procesie. Dzisiaj mamy troszkę problem z ulicą Ziołową, ponieważ nałożyły się te inwestycje, ale to, co powiedziała pani kierownik Machowska, zadziałał czynnik ludzki. Ja mimo pandemii poprosiłam spółkę, kurierem dostałam wnioski, rozniosłam mieszkańcom ulicy Ziołowej i okolicznych, bo to jest ten kompleks ulic Lawendowa, Miętowa, Rumiankowa, to są te pachnące ulice. I spodziewałam się takiej reakcji jak w moim osiedlu, że tydzień, dwa, mówię o osobach, które dzisiaj są zdecydowane i wiedzą, że udźwigną finansowo i że chcą mieć przyłącze gazowe. I te wnioski przyjęto z zadowoleniem. No i tak jakoś ja rozumiem, że pandemia i ja jakby upatruję tutaj przyczynę, że to się wydłużyło. Te wnioski spłynęły bardzo późno do spółki i teraz mamy trochę taki proces, że gonimy tą inwestycję miejską, bo proces przygotowania projektowy i proces umów no, ma swój czas, tak jak i nasza inwestycja miejska. I teraz, ponieważ byłam na tym placu budowy i widziałam, że ta inwestycja idzie bardzo szybko, ta miejska, i zwróciłam się o taką pomoc, wsparcie Wydział Inwestycyjny naszego ratusza z prośbą, czy nie można by zorganizować spotkania w terenie, na tej budowie, firm, które wykonują, firmy gazowniczej, nadzoru, i żeby pochylić się na tym i zobaczyć, jak z tym harmonogramem, jak to spiąć. Dostałam taką informację, że bardzo szybko takie spotkanie może być zorganizowane i wczoraj byłam na spotkaniu, pojechałam do Warszawy, do spółki, do dyrektora pana Błażeja Wojnicza, któremu jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie tego projektu i przekazałam informację z ratusza. Oczywiście do takiego spotkania dojdzie i to bardzo szybko, myślę, że w piątek. Jestem pełna nadziei, że to się uda spiąć mimo tego natężenia tych prac. I to jest jakby teraz najważniejszy moment dla mieszkańców ulicy Ziołowej, bo znowu nie chodzi o główną rurę, ale o przyłącza. O przyłącza do posesji, ponieważ no, nie chcielibyśmy, żeby w rurze był pod ciśnieniem gaz, a mieszkańcy nie mogli go odbierać. Tak? Także teraz mamy taki bardzo ważny punkt. Natomiast na tym spotkaniu wczorajszym w Warszawie również uczestniczyła pani kierownik Beata Machowska. Przekazałam sygnały niepokojące właśnie, jakie do mnie dochodziły odnośnie odmów. Odmów na ulicy Ciechomickiej, na ulicy Ciechomskiego, na ulicy Miętowej. No i właśnie wyjaśnienie przed chwilą otrzymaliśmy, że po prostu jest i apelujemy razem z kolegą Tomaszem Kominkiem do mieszkańców osiedla Góry, Ciechomice, ale i też pozostałych ulic w osiedlu Radziwie, o jeżeli jest zdecydowanie na zmianę takiego ogrzewania i pobieramy wnioski,
to żeby je nie przetrzymywać miesiącami, żeby je oddać, ponieważ obliczenie tego rachunku ekonomicznego polega na tym, że te wszystkie wartości muszą być jakby w krótkim czasie, tak? Ile na ulicy jest domów, ile mieszkań, jak oddalone, i to nam wtedy wyeliminuje te odmowy, tak? Ja wczoraj zapytałam pana dyrektora Błażeja Wojnicza, czy mieszkańcy, którzy dostali dzisiaj te odmowy tych podpisania umów, czy w sytuacji, kiedy uzupełnią pozostali mieszkańcy chętni, dotrą te wnioski o przyłącza i się zmieni ta ekonomia, bo będzie więcej, czy wracamy do sprawy. Otrzymałam wczoraj właśnie taką informację, że tak, jeżeli będzie, że tak powiem, większa ilość chętnych na przyłącze, to ta ekonomia się zmieni i to, i ta sytuacja się może zmienić, ale jeszcze raz apel z kolegą radnym Tomaszem Kominkiem, przekazujemy do mieszkańców, że tak jak mówię, organizujmy się, bo to tylko my mamy wpływ jakby w tej dużej mierze na to, żeby to było kompleksowo załatwione. Chciałam właśnie powiedzieć, że z nadzieją na to, że ta ziołowa się zakończy dobrze jak poprzednie inne, bardzo jeszcze raz dziękuję pani kierownik, pani Wiolecie Grzankowskiej, szefostwu spółki i władzom miasta za takie podejście, za współpracę. I chcę powiedzieć jedno. Przez tyle lat, przyglądając się temu projektowi, a zwłaszcza w tej części ostatniej, tej już realizacyjnej, chcę powiedzieć tak, że to jest projekt, który jest realizowany ponad barwami, ponad szyldami. Tu nie ma podziału, co kto robi, kto jest to praca wspólna. I myślę, że tylko to daje gwarancję, że te cztery etapy kolejne, które są przed nami, one są trudne, bo teren jest też trudny, że one dają gwarancję, że my nie przekroczymy tego roku 2023, a ta realizacja zakończy się w tym zakładanym przez nas okresie. I właśnie dziękując dzisiaj i to, co Tomasz zrobił, i moje podziękowania, one są za już, ale też prosimy, żeby to tak zostało. Żeby te narady, które robimy, te spotkania, które popychają ten projekt, pomagają, żeby one nadal działały. Bardzo o to proszę. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Może dwa słowa jeszcze w temacie, szanowni państwo, możliwości uzyskania dotacji do przyłączy gazowych. Jak państwo wiecie, zapewne wszyscy zainteresowani o tym wiedzą, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Są na dzień dzisiejszy dwie możliwości uzyskania dofinansowania w mieście Płocku. Pierwsza, nasza lokalna, samorządowa możliwość dotacji, która wynika z uchwały Rady Miasta Płocka, a druga, program rządowy, który posługuje się środkami unijnymi, gdzie program, który nazywa się Czyste Powietrze. Zarówno w jednym, jak i drugim programie zainteresowani mają możliwość uzyskania znacznego dofinansowania przy wymianie źródeł ogrzewania z przede wszystkim starych, przestarzałych, nieekologicznych na ekologiczne. Może nie za bardzo szczęśliwie wygląda dzisiaj program rządowy, gdyż nie został on skaskadowany niżej na samorządy. Tak pewnie byłoby to sprawniej i chyba szybciej do mieszkańców docierałaby informacja. Jak państwo zainteresowani zapewne wiecie, program Czyste Powietrze operowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Częściowo również pomagają w tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Na razie ten program jest, można powiedzieć, w powijakach, ale mimo wszystko jest możliwość już składania wniosków. Zapewne państwo radni na swoich osiedlach pomagali mieszkańcom w przekazie informacji dotyczących tych możliwości, ale miałbym prośbę też do kogoś z Urzędu Miasta o informację, czy Urząd Miasta przeprowadził zorganizowaną informacyjną akcję
która by każdemu z mieszkańców zainteresowanych dosyć jednoznacznie no, wyłożyła, gdzie, w jaki sposób mieszkaniec zainteresowany nowym piecem gazowym może składać taki wniosek i na jakich zasadach. Prosiłbym o taką informację. Pan prezydent chciałby na ten temat coś, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym poprosić panią dyrektor Syskę-Żelechowską, aby udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Prosimy bardzo panią dyrektor. Witam państwa serdecznie. Dyrektor Wydziału Maja Syska-Żelechowska. No cóż, myślę, że mieszkańcy doskonale są zorientowani na temat tego, że począwszy od 2016 roku miasto prowadzi taką akcję wymiany pieców. To nie jest jedyna z tym zagadnieniem związane nasze działanie, bo również przeprowadzaliśmy inwentaryzację na zasadzie ankietyzacji i takiego wywiadu kwestionariuszowego, inwentaryzację pieców, więc w tym momencie, gdzie odbywały się jakby wizytacje mieszkań czy budynków jednorodzinnych, gdzie te piece funkcjonują, mieszkańcy również byli informowani o takiej możliwości, że miasto prowadzi taką właśnie akcję w oparciu o uchwałę Rady Miasta Płocka, która była podjęta w 17 czy w 18 już roku, już nie pamiętam w tej chwili daty. Niemniej jednak, co jest istotne, że te zasady jakby od tych kilku lat dotacji dla mieszkańców nie zmieniły się, bo cały czas dotujemy w wysokości 200 zł za 1 kW zainstalowanej mocy taki piec, czyli to mniej więcej przy takim średniej wielkości piecu to jest mniej więcej kwota 5000 zł. I ja myślę, panie przewodniczący, że mieszkańcy są naprawdę świetnie zorientowani. Dodatkowo od 2 miesięcy też funkcjonuje taka nasza strona Czysty Płock, na której jest możliwość pobrania wniosku. Mieszkańcy do nas dzwonią. Ten nabór cały czas trwa i wnioski wpływają. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o takie działania informacyjne, edukacyjne tutaj z naszej strony, to myślę, że wiele zostało zrobione w tym zakresie, bo przy każdej okazji informujemy, robimy też różne akcje edukacyjne związane jakby z poprawą jakości powietrza, czy informacje dotyczące chociażby podjętej przez Sejmik Województwa uchwały antysmogowej, gdzie tam są określone i ta informacja też jest do którego momentu, do jakiego czasu można, należy wymienić piec i w jaki sposób to będzie egzekwowane. Straż Miejska prowadzi kontrolę. Tych kontroli jest bardzo dużo. Przy każdej takiej kontroli mieszkaniec również jest edukowany o tym, że ma taką możliwość wymiany pieca ze środków miasta i tutaj dzięki jakby zrozumieniu, myślę, że ze strony władz miasta też, że to jest jednak bardzo ważny temat i te pieniądze znajdują się w budżecie co roku. One są zapisane w WPF-ie. Co roku 200 tysięcy złotych i one są właściwie zwiększane w budżecie co roku. W tym roku wydamy pewnie około 300 tysięcy złotych i praktycznie wszystkie wnioski składane przez mieszkańców są obsługiwane. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego, takie, jakie funkcjonuje w programie Czyste Powietrze, obsługiwanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam są nieco inne zasady. Można dostać też pieniądze na termomodernizację, no ale to jest zupełnie inny program. My skupiamy się tutaj na wymianie pieca, zdając sobie oczywiście sprawę z tego, że przy wymianie w ogóle ogrzewania to nie tylko wymieniamy piec, także też dostosowujemy instalacje, tak, trzeba wykonać przyłącze gazowe, tak. Ale wydaje mi się, że ten nasz program jest raczej chyba, mieszkańcy o nim wiedzą, bo nawet często dzwonią do nas z innych gmin, czy też mogliby za te nasze pieniądze na przykład wymienić piec. Także jeżeli byłyby jakieś propozycje tutaj ze strony państwa radnych, żeby to jeszcze
szerzej, nie wiem, informować czy przekazać tą informację jeszcze w jakiś sposób, no to my jesteśmy tutaj jakby otwarci na pewne propozycje. Niemniej jednak uważam, że z naszej strony chyba no wiele jest tutaj robione i mieszkańcy o tym wiedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Ja po tej dyskusji zarówno na komisji, jak i dzisiaj mam jednak sporą wątpliwość, czy ci bezpośrednio zainteresowani mają szeroką wiedzę na temat, i to może nie tyle naszego lokalnego programu, co programu Czyste Powietrze, które tak naprawdę Unia Europejska funduje mieszkańcom Polski w wymianę, można by tak powiedzieć, w dużej mierze w źródeł ogrzewania. Dlatego moja propozycja jest taka, żebyśmy jednak ulotkową akcję przeprowadzili jako miasto, informując wszystkich mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, ale również i prawobrzeżnej, tam gdzie widzimy, że jest jeszcze możliwość. Mamy zinwentaryzowane źródła emisyjne, te wysokoemisyjne, więc uważam, że do wszystkich tych mieszkańców powinna trafić ulotka informująca o dwóch możliwych źródeł dofinansowania. Zarówno tym naszym lokalnym, jak i Czyste Powietrze, czyli firmowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tym bardziej, że te dwa programy nie wykluczają się. Mieszkańcy mają możliwość sięgnąć po obydwa źródła finansowania, dofinansowania, a program Czyste Powietrze jest szczególnie adresowany do ludzi najuboższych. Przy pewnym niskim progu dochodowym, jak pani dyrektor wie, istnieje możliwość 100% dofinansowania. Coś, czego w naszym programie lokalnym nie ma i nigdy nie będzie, gdyż my jesteśmy, można powiedzieć, dodatkowym programem wspierającym jeszcze, natomiast zasadniczy program to jest program, który pochodzi ze środków unijnych. I uważam, że to jest właściwy moment, odpowiedni moment, żebyśmy taką akcję informacyjną przeprowadzili. Ja zgadzam się, że można na stronie internetowej pewne informacje zdobyć, ale myślę, że jeszcze niestety wiele lat upłynie niż do czasu, gdy wszyscy mieszkańcy będą w stanie jednak świadomie i skutecznie skorzystać z dostępu do źródeł informacji zawartych na stronach internetowych. Zwłaszcza ci najubożsi są również, trzeba to z przykrością stwierdzić, często ludźmi ubogimi w mobilność elektroniczną. Dlatego moja prośba taka, żebyśmy jednak taką akcję przeprowadzili, bo kiedy, jak nie teraz. Pan skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo. Ja tylko właśnie chciałem powiedzieć, że pan przewodniczący chyba, nie wiem, albo rozmawiał z prezydentem, albo czyta w jego myślach, ponieważ parę dni temu słyszałem rozmowę i uczestniczyłem w niej, w której zlecił przygotowanie tego typu informacji do wszystkich i pewnie taka informacja w najbliższym czasie będzie przygotowana. To tak gwoli wyjaśnienia, że również w urzędzie myślą dokładnie tak samo. Cieszę się bardzo, nie udało mi się z panem prezydentem na ten temat rozmawiać, ale cieszę się bardzo, właśnie myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy coś takiego zrobić. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kijek, proszę bardzo. Przewodniczący, dziękuję za podjęcie tego tematu. Proszę do mikrofonu, bo nie słychać. Tam z boku się zapalił, widzę. Dziękuję panu, panie przewodniczący, za podjęcie tego tematu, bo chciałam zapytać potem w sprawach różnych. Nie dalej jak wczoraj miałam sygnał od mieszkańca ulicy Cichomickiej właśnie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie. Program rządowy działa. Uzyskał informację, że skalkulowano mu jego dochody i może uzyskać dofinansowanie do 70%, przy czym zadał pytanie, czy może złożyć jeszcze wniosek do naszego tutaj programu, jakie proponuje miasto, na uzupełnienie do tych 80%, to jest jedno. Ale też powiedział mi, co mnie troszkę zaniepokoiło i chciałam potwierdzenia, że jeśli chodzi o dofinansowanie ze strony miasta, uzyskał informację, że na razie wniosku nie można przyjąć, ponieważ od marca on był czynny, bardzo dużo wniosków złożono i teraz następny jakby pula będzie od następnego marca przyszłego roku i że będzie można składać wniosek. I ja chciałabym właśnie uzyskać odpowiedź, żeby dać przekaz rzetelny, czy to
tak działa, czy rzeczywiście można cały rok składać, czy czekamy do marca, aż będzie nowe otwarcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapewnie pani dyrektor nam za chwileczkę na to pytanie odpowie, a jeszcze pan radny Tomasz Kolczyński, proszę bardzo. To będzie zdalnie. Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie w związku z wypowiedzią pana przewodniczącego, że dobrze by było, gdyby ten program Czyste Powietrze zszedł niżej jakby do samorządów. W związku z tym moje pytanie brzmi tak. Czy miasto Płock podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat współpracy i ta współpraca polega na tym, że wspiera się bezpośrednio mieszkańców, którzy chcą złożyć taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakby w pewnym sensie wspomagając ten fundusz wojewódzki, a jednocześnie jest to bliżej mieszkańca, czyli w urzędzie miasta bądź w którejś z placówek Urzędu Miasta. Więc pytanie, czy jest takie porozumienie i czy w takim razie w kontekście tej wypowiedzi pana przewodniczącego, czy takie porozumienie zostanie podpisane? Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. A ja jednocześnie od razu dodam, że akurat w ostatnich tygodniach dosyć intensywnie prasa ogólnopolska rozpisuje się o bardzo powolnym rozruchu i to prasa niepolityczna, tak bym powiedział, chociażby powołuje się teraz na Rzeczpospolitą, na bardzo powolny rozruch programu Czyste Powietrze, sygnalizując, że między innymi współpraca na linii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, banki, gdyż również banki mają być zaangażowane w tą współpracę, bardzo powoli się rozkręca pod wpływem chyba, znaczy między innymi parę miesięcy temu miała miejsce, jak Państwo wiecie, zainteresowani zmiana również prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są też również informacje o tym, że samorządy szczebla wojewódzkiego chciałyby tutaj, żeby na nie była scedowana decyzyjność w tej materii. Chyba jest jeszcze dużo problemów technicznych, które sprawiają, że ten program na razie bardzo powoli rusza. Ale jeżeli ktoś jest na sali w stanie odpowiedzieć na pytanie pana radnego, proszę bardzo. Czy na te wcześniejsze pytania pani dyrektor mogłaby może odpowiedzieć? Jeszcze raz. Odpowiadając tutaj pani radnej, tak jak pan przewodniczący słusznie zauważył, te programy się nie wykluczają, czyli można skorzystać zarówno z naszego dofinansowania, jak i z dofinansowania wojewódzkiego, znaczy Narodowego Funduszu, ale wnioski obsługiwane są tutaj przez nasz oddział terenowy Wojewódzkiego Funduszu i tutaj jest odpowiedź na pytanie pana radnego Tomasza Kolczyńskiego, bo rozmawialiśmy na ten temat tutaj z szefową tej delegatury Wojewódzkiego Funduszu i z uwagi na to, że siedziba jakby tego oddziału jest w Płocku, więc naprzeciwko jakby Urzędu Miasta, więc byłoby to jakby powielaniem tutaj siebie w udzielaniu informacji chociażby mieszkańcom i uznaliśmy za stosowne, że obsługą czy pomocą i współpracą powinny się zająć gminy, które nie są poza terenem miasta. Tutaj mamy jakby siedzibę oddziału Wojewódzkiego Funduszu i nie ma takiej potrzeby, żeby powielać jakby te działania, tak? I taka była powiedzmy tutaj nasza wspólna decyzja z szefową oddziału terenowego Wojewódzkiego Funduszu. A jeżeli chodzi o kwestie te, które tutaj pani radna poruszała, to nabór trwa do końca września, także nie wiem, gdzie pan mieszkaniec uzyskał taką informację, że ten nabór się już zakończył. Być może źle ją zrozumiał, bo my prowadzimy nabór do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie, czy przez
przesuniętych po zmianach w budżecie również. I jest zapis w uchwale Rady Miasta, która określa te warunki udzielania dotacji, że jeżeli ktoś w danym roku nie będzie, powiedzmy, obsłużony ze środków budżetu miasta, to automatycznie jakby w pierwszej kolejności jest rozpatrywany w roku następnym. Także tutaj jakby nic nie ginie, nic się nie dzieje, tylko warunek jest taki, że to przedsięwzięcie nie może być zrealizowane niestety, bo to nie jest, przed rozpoczęciem realizacji musi być zawarta umowa o dofinansowaniu, tak? Czyli to jest, to nie jest taka refundacja, czyli ktoś, kto korzysta ze środków publicznych i będzie mu udzielona dotacja, musi wiedzieć, na jakich zasadach te pieniądze otrzyma, czyli nie może mieć wykonanej inwestycji, tak? Przed podpisaniem umowy. I tu jest tylko jakby ta kwestia. Natomiast na pewno nie uzyskał takiej odpowiedzi, że nie powinien składać wniosku, no bo wniosek może zawsze złożyć i nikt mu nie może tego by zabronić, tak? To tyle, dziękuję bardzo. Widzę, że będą jeszcze kolejne pytania, pani dyrektor, więc proszę w miarę być blisko, tak bym sugerował. Pan prezydent Dyśkiewicz chciałby teraz jeszcze zabrać głos, proszę. Tak, dziękuję bardzo. Ja jeszcze właściwie chciałem uzupełnić tą wypowiedź pani dyrektor, ale ubiegł mnie tutaj pan skarbnik, mówiąc o tym, że ta kwota, która jest zabezpieczona w budżecie, to jest 250 tysięcy na każdy rok, 200. Natomiast w miarę możliwości w ciągu roku dokładane są środki i zwiększamy je. No tak, rzeczywiście sięgaliśmy też dofinansowania do 500 tysięcy. Natomiast jeszcze w uzupełnieniu chciałem powiedzieć, że ta informacja do mieszkańców docierała również w sposób bezpośredni, bo w tym spotkaniu, o którym tutaj wspominał przewodniczący Kominek w lutym tego roku, na którym uczestniczyło ponad 300 osób, też pani dyrektor przedstawiała i informowała o możliwościach uzyskania dofinansowania z naszego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ponownie pan radny Tomasz Kolczyński, proszę. Witam ponownie pana przewodniczącego i Wysoką Radę. Moje pytanie tak w celu uzupełnienia, żeby pani dyrektor uzupełniła swoją wypowiedź. Czy to była rozmowa z panią dyrektor Magdaleną Grodecką? Jeśli tak, to proszę o informację, kiedy była ta rozmowa i ustalenia, że nie potrzeba tego porozumienia podpisywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? W międzyczasie spytam w tym punkcie. Nie widzę. Proszę bardzo, panią dyrektor. Odpowiadając na pytanie pana Tomasza Kolczyńskiego, to nie była rozmowa z panią Magdaleną Grodecką, tylko bezpośrednio z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który zwrócił się do wszystkich gmin w województwie mazowieckim właśnie z taką propozycją zawarcia porozumień i ustaliliśmy, że z uwagi na to, że u nas, tak jak wcześniej powiedziałam, jest siedziba funduszu, to no nie ma takiej potrzeby, bo mieszkańcy Płocka trafiają tutaj bezpośrednio, dostają tam jakby rzetelną, wiążącą informację, mogą wypełnić wniosek na bieżąco, także to były ustalenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że jeszcze rozszerzyłem swoją wiedzę na temat zmian personalnych w niektórych instytucjach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Szanowni państwo, ja chciałbym wszystkim państwu zaangażowanym w proces gazyfikacji lewobrzeżnego Płocka, ale również w proces intensyfikacji, przyspieszania wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Bez wątpienia ma to wpływ na stan naszego powietrza, czyli pochodna to nasze zdrowie. Dziękuję serdecznie państwu ze Polskiej Spółki Gazowej. Zapewne jeszcze będziemy państwa niejednokrotnie zapraszać do Płocka i mamy nadzieję, że już niezdalnie. Dziękuję bardzo, że uczestniczyliście państwo dzisiaj w obradach w tym punkcie.
Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty, przyjęcie protokołu z... A nie, przepraszam, musimy przyjąć informację, którą mieliśmy przedstawioną w tym punkcie, czyli poddaję pod głosowanie informację pisemną na temat realizacji budowy sieci gazowej. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał. Dziękuję Państwu bardzo. Punkt piąty, przyjęcie protokołu z obrad 22 sesji Rady Miasta Płocka z 27 sierpnia 2020 roku. Czy jakieś pytania, uwagi Państwa radnych do protokołu? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak. Przyjęliśmy protokół również jednogłośnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawach. Dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, 7 projektów uchwał. Etap pierwszy, dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie proponuję połączyć w dyskusji dwa pierwsze punkty jako zbieżne tematycznie, czyli tematyka finansowa. Punkt pierwszy, projekt uchwały na druku numer 409 z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Płock na lata 2020-2047 i punkt drugi również z autopoprawką druk nr 410 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020. Czy do tych dwóch punktów ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź wystąpienia? Nie widzę. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego. Projekt uchwały na druku numer 407 w sprawie zmiany uchwały numer 487/29/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka. Czy tutaj potrzebne są jakieś wyjaśnienia dodatkowe? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty, projekt uchwały na druku numer 408 z autopoprawką, którą za chwileczkę, przepraszam, to będzie autopoprawka do tego dokumentu, za chwilkę zgłosił pan mecenas, a odczytam jeszcze tytuł projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 375/23/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody zmienionej uchwałami nr 872/41/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku, nr 829/50/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku i numer 373/21/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku. I tutaj prosimy pana mecenasa o zgłoszenie autopoprawki. Tak, to właściwie, no, nawet może za dużo powiedziano, to poprawka, po prostu zmiana czysto redakcyjna. Szanowni Państwo, w projekcie po prostu wkradł się błąd. Są podwójne numery paragrafów, także oczywiście jest tylko paragraf jeden, paragraf drugi, paragraf trzeci. To tylko. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Czy do tego projektu jakieś pytania bądź wątpliwości ze strony państwa radnych? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty, projekt uchwały na druku numer 411 w sprawie nabycia przez gminę Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Sienkiewicza oznaczonej jako działki numer 501/1 i 501/2 o łącznej powierzchni
0,1790 hektara. I tutaj również będzie autopoprawka. Proszę bardzo, panie mecenasie. Też tylko, szanowni państwo, w paragrafie drugim, tu w zdaniu, przy czym pierwsza rata zostanie i mamy w projekcie wypłacane do dnia, oczywiście powinno być, że pierwsza rata zostanie wypłacona do dnia 30 listopada. To tylko taka techniczna uwaga. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu uchwały ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6, druk numer 412. Projekt uchwały w sprawie uchwały numer 334 /18/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. Czy do tego projektu są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia bądź pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. I kolejny punkt, punkt 7, projekt uchwały na druku numer 413 w sprawie przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka do Wojewody Mazowieckiego w sprawie niekorzystnego projektu zmiany planu działania systemu państwowego Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego. Tutaj proszę jako pierwszego o zabranie głosu pana prezydenta Romana Siemiątkowskiego. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w sprawie, o której mowa jest w apelu, ten apel teraz jest na tablicy, prezydent Andrzej Nowakowski 10 września skierował na ręce wojewody mazowieckiego specjalny list, który ja pozwolę sobie teraz odczytać. Pan Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Stanowczo protestuję przeciwko planowanym zmianom planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego, polegającym na zmniejszeniu z 5 do 3, a tym samym likwidacji dyspozytorni medycznych, między innymi w Płocku. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2021 roku, a więc już za niespełna 4 miesiące, zmian organizacyjnych w przedmiotowym planie spowoduje powstanie problemów mogących zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców naszego miasta. Te problemy to w szczególności nieznajomość nowo utworzonego rejonu operacyjnego przez dyspozytorów medycznych, nadmierne obciążenie osób przyjmujących zgłoszenia, brak lub niedostateczna znajomość specyfiki naszego obszaru przez nowych dyspozytorów, skompletowanie doświadczonej obsady kadrowej w powiększonych rejonach, kwestia bieżącej obsługi informatycznej i tym podobne. Istniejący system SWD-PRM nie jest systemem idealnym, chociażby z tego powodu, że pokazuje odległości poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego od miejsca zdarzenia w linii prostej, bez uwzględnienia braku mostów, objazdów, lokalnych remontów dróg i nawierzchni, o których są na bieżąco informowani obecni dyspozytorzy przez wykonawców oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 kumulacja dużej liczby osób, dyspozytorzy medyczni, personel pomocniczy na ograniczonej powierzchni może przyczynić się do wystąpienia mnogich zachorowań, co przełoży się na niedobory kadrowe i przerwy w funkcjonowaniu systemu. Oprócz tego likwidacja dyspozytorni w Płocku w kontekście pozostawienia dyspozytorni w Siedlcach jest nieuzasadniona chociażby ze względu na wielkość rejonu operacyjnego. Pogotowie w Siedlcach jest dysponentem 24 zespołów ratownictwa medycznego na terenie 6 powiatów, zaś pogotowie w Płocku jest dysponentem 32 zespołów ratownictwa medycznego na terenie 10 powiatów. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione argumenty, po raz kolejny apeluję do pana wojewody o utrzymanie obecnego stanu funkcjonowania planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego z funkcjonującą dyspozytornią w Płocku. Ten list i jego treść wpisuje się doskonale w apel, który został przygotowany, aby państwo radni mogli się nad nim pochylić. Dziękuję bardzo. Od razu zapytam, może panie prezydencie, data 10 września, czy otrzymaliśmy już odpowiedź, czy pan prezydent otrzymał jakąś odpowiedź od pana wojewody? Dziękuję. Pan radny Tomasz Kominek, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, panie przewodniczący. Wielce szanowni państwo radni, drodzy płocczanie, panie prezydencie. Po pierwsze, to chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że oceniamy, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy, tak czy inaczej, to pracujemy nad zaproponowanym projektem uchwały. W momencie, kiedy w naszym kraju mamy 82 809 zachorowań ze względu na COVID-19, 2369 osób zmarłych, natomiast dzisiejszego ranka przyszła taka niekorzystna informacja z Ministerstwa Zdrowia, ponieważ, szanowni państwo, to właśnie dziś padł rekord, jeżeli chodzi o zakażenia. Dobowa dana mówi o tym, że w dniu dzisiejszym mamy do czynienia z 1136 osobami, które w ostatniej dobie zostały zarażone. I niestety jeszcze gorsza informacja, 25 osób zmarło, z czego najmłodsza osoba, niewiele starsza ode mnie, 43-latek. Pozwólcie państwo teraz, że odczytam stanowisko naszego klubu, jeżeli chodzi o całą tę kwestię, i pragnę nadmienić, że temat ten jest mi dobrze znany, gdyż razem zresztą z panem prezydentem Romanem Siemiątkowskim, moim przedmówcą, jesteśmy, czy byliśmy w obecnej kadencji członkami Rady Społecznej Płockiego Pogotowia. Natomiast teraz co do klubu. Chciałbym wyrazić stanowisko naszego klubu w sprawie niewłaściwego w naszej ocenie pomysłu, jakim jest likwidacja Płockiego Oddziału Dyspozytorni Karetek. O decyzji wojewody mazowieckiego, tak jak wszyscy, dowiedzieliśmy się kilkanaście dni temu. Chcieliśmy wyrazić w tej sprawie stanowczy sprzeciw, a argumentów za takim stanowiskiem w naszej ocenie nie brakuje i pozwólcie, że kilka z nich przytoczę. Aktualnie, proszę państwa, w województwie mazowieckim funkcjonuje 5 rejonów operacyjnych, o tym była mowa, w których przyjmowane są zgłoszenia i wysyłane są stamtąd karetki pogotowia ratunkowego, czyli dyspozytornie w ramach tego podziału zlokalizowane są. Po pierwsze w Warszawie, po drugie w Radomiu, po trzecie w Siedlcach, po czwarte w Ostrołęce i po piąte w Płocku. Według planu zaproponowanego nam od nowego roku mają być tylko 3 rejony operacyjne. Zatem zlikwidowana ma być dyspozytornia zarówno w Ostrołęce, jak i w Płocku. Płock tym samym przejdzie pod dyspozytornię w Radomiu. Tak, proszę państwa, ta dyspozytornia obsługująca Płock i subregion płocki będzie w Radomiu. O tym, gdzie i jak szybko wysłać karetkę pogotowia w Płocku, powiecie płockim, powiecie sierpeckim Sierpcu, powiecie gostyńskim i w Gostynie decydować będzie człowiek z Radomia. Nie boję się postawić, szanowni państwo, takiej tezy, że ta decyzja to realne stworzenie pewnego zagrożenia, zarówno w owym czasie dla zdrowia i życia pacjentów z naszego subregionu. Dlaczego sobie pozwolę postawić taką tezę? Ano dlatego, szanowni państwo, że największą wartością w pracy dyspozytorów jest ich wiedza. To przede wszystkim znajomość topografii naszego subregionu, topografii naszego miasta, umiejętność zlokalizowania konkretnych małych miejscowości czy miejsc, ale także orientacja w tych tematach bieżących, w tematach aktualnych, chociażby prowadzonych robotach drogowych. Wszystko to powoduje, że dyspozytor odbierający zgłoszenie w wypadku czy nagłym zdarzeniu zdrowotnym jest w stanie precyzyjnie namierzyć osobę potrzebującą pomocy i jeszcze szybciej wysłać tam karetkę pogotowia. Nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, żeby dyspozytor z Radomia dostał taką informację chociażby o stanie chorobowym osoby starszej, młodszej, nie ma to znaczenia, z Brwilna. Nasi dyspozytorzy na dziś stawiają pewnie pierwsze pytanie, czy to Brwilno Dolne, czy Brwilno Górne. Ponieważ znają tę topografię i znają cały system. No ktoś, kto nie pracuje na naszym subregionie, nie pracował i nie jest z tego subregionu, może niestety ulec jakby niewłaściwemu skierowaniu tej karetki w miejsce, w które nie powinien skierować,
a tym samym potencjalnie może to być zagrożenie dla pacjenta. No tak niestety mogą skończyć się te działania. Oczywiście, szanowni państwo, którzy pracowali nad takim rozwiązaniem u pana wojewody, mogą tłumaczyć, że system informatyczny potrafi bardzo precyzyjnie namierzyć zgłaszającego. Natomiast na ostatniej sesji Rady Społecznej w Pogotowiu w sprawach różnych wspólnie dyskutowaliśmy na ten temat i pan dyrektor Rykowski z Pogotowia, który również jeździ w tej karetce, udziela pomocy, jasno nas poinformował, że system ten, który dziś funkcjonuje, jak zresztą każdy system, który funkcjonuje w przestrzeni naszej samorządowej i nie tylko, no potrafi płatać figle, potrafi się zawieszać i czym więcej ma tych nowoczesnych nakładek, tym bardziej można powiedzieć, że ta maszyna może zawodzić. Więc zostaje tylko człowiek, to o czym przed chwilką powiedziałem, i jego wiedza. I sytuacja ta robi się bardziej skomplikowana. Ponieważ, szanowni państwo, no, mogę zadać pytanie retoryczne, czy my byśmy chcieli, żeby los wszystkich nas zależał wyłącznie od sprawności komputera? No, tak jak ma to do siebie pytanie retoryczne, oczywiście, że nie. Ja rozumiem, że prędzej czy później będzie trzeba ograniczyć tę liczbę rejonów operacyjnych, bo ja rozumiem, co zaproponował ustawodawca, jakie przepisy obowiązują i do jakiego czasu mamy ten proces przejściowy, ten okres przejściowy. I chciałbym państwu podkreślić, że ten okres przejściowy, to wynika z przepisów prawa dziś obowiązujących, mamy do w zasadzie końca 2026 roku. Więc po prostu uważamy, że powinniśmy tylko, jak to się da, opóźniać tę decyzję, a może niewykluczone, że pokusić się o zmianę prawa, które w tym zakresie obowiązuje. Pomijam już fakt, ale też bym chciał go przytoczyć, że 30 świetnie wyszkolonych osób z ogromnym doświadczeniem może stracić pracę. Oni, proszę państwa, nie mają zamiaru przeprowadzać się do Radomia, ani też jeździć do Radomia, do pracy z Płocka każdego dnia. I tu nagle będziemy mieli dużą grupę fachowców, którzy no, solidnie mogliby dalej przeprowadzić nas wszystkich przez ten temat, który nazywamy dyspozytornią. A wydaje mi się, że w głębi serca chcielibyśmy wszyscy, żeby ta dyspozytornia tu została, to jest moja oczywiście, moja opinia. Więc na koniec, reasumując to wszystko, apelujemy po prostu do pana wojewody o przemyślenie kwestii i wycofanie się z tej błędnej, naszym zdaniem, decyzji. Chociażby z faktu tego, że mamy dziś tę sesję Rady Miasta w momencie, kiedy mamy chyba od 12 marca największą ilość zachorowań w związku z pandemią, która dotknęła nasz kraj, i w związku z tym, żebyśmy mogli czuć się dalej bezpiecznie w pewien sposób w naszym subregionie, prosimy naprawdę jeszcze raz o przeanalizowanie swojej decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny głos, pani przewodnicząca Daria Domosławska, proszę. Panowie prezydenci, państwo przewodniczący, drodzy radni, szanowni mieszkańcy, po uzyskaniu informacji o propozycji likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Płocku do mojej głowy zaczęły cisnąć się pytania, no między innymi jaki jest powód likwidacji, jaki powód likwidacji dyspozytorni podaje wojewoda. Czy płotczani, mieszkańcy Mazowsza nie zostaną pozbawieni szansy na przeżycie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, tym bardziej, że Płock jest specyficznym miastem narażonym na oddziaływanie dużego przedsiębiorstwa o specyficznej pracy, czyli taki przemysł chemiczny. Co stanie się z pracownikami dyspozytorni pogotowia ratunkowego? Czy dyspozytor w Radomiu jest właśnie w stanie skierować odpowiedni zespół ratownictwa do miejscowości bardzo często o zbliżonych nazwach, nie znając doskonale topografii, o czym była już mowa? Szczerze mówiąc, moim zdaniem tworzenie dyspozytorni na poziomie wojewódzkim niesie za sobą bardzo duże zagrożenie dla życia, zdrowia mieszkańców całego Mazowsza, szczególnie Płocka i okolicznych miejscowości.
tworzenie dużych, tak scentralizowanych dyspozytorni medycznych pociąga za sobą tworzenie dużych rejonów operacyjnych, bardzo trudnych do koordynacji. Nieznajomość nazw utworzonego rejonu operacyjnego przez dyspozytorów medycznych z towarzyszącym dużym obciążeniem liczbą zgłoszeń może skutkować błędnym zadysponowaniem zespołów ratownictwa medycznego. To są takie główne powody, które kierują mną jako mieszkańcem, jako radną lub też osobą bardzo zaangażowaną w ochronę zdrowia i szerzenie pierwszej pomocy, kierują w stronę krytyki decyzji, która została podjęta przez pana wojewodę. Mam nadzieję, że jest to decyzja, którą jeszcze będzie można odwrócić. I teraz coś z mojego poletka, z poletka pierwszej pomocy. 24 kwietnia 2020 roku Europejska Rada Resuscytacji podała rekomendacje procedur, które powinny zostać wdrożone w systemie szkoleń pierwszej pomocy. Między innymi zalecenie jest takie, że każdego poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia, nieprzytomnego, nieoddychającego powinniśmy traktować jako potencjalną osobę, która jest zakażona koronawirusem. Zmieniły się wytyczne, ograniczamy swoje działania resuscytacji do uciskania klatki piersiowej i podłączenia defibrylatora. Na szczęście w Płocku tych urządzeń jest sporo. Niemniej jednak w tych wytycznych podkreśla się bardzo rolę dyspozytora pogotowia ratunkowego. Jest to osoba, która bardzo często opanowuje stres, opanowuje emocje, podejmuje decyzje, kieruje świadkami zdarzenia, którzy mogą tak jakby zwiększać szanse na przeżycie osoby z zatrzymaniem krążenia. Dlatego dyspozytornia pogotowia ratunkowego odgrywa kluczową rolę w łańcuchu przeżycia. Mam nadzieję, że decyzja pana wojewody jeszcze zostanie odwrócona i nasze centrum dowodzące dyspozytorami, nasza dyspozytornia pogotowia ratunkowego zostanie w Płocku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej. Jeszcze jedno pytanie się nasuwa tutaj. Prosiłbym pana prezydenta może o odpowiedź. Kwestia ratownictwa medycznego jest no, bardzo ważnym zagadnieniem i mam pytanie, czy te planowane zmiany były konsultowane w jakikolwiek sposób z władzami samorządowymi miasta Płocka? Proszę bardzo, panie prezydencie. Pan wojewoda przesłał do Wydziału Zarządzania Kryzysowego aktualizację tego planu ratownictwa medycznego. Wydział Zarządzania Kryzysowego odpisał, że wnosi o nielikwidowanie tego punktu w Płocku i na swoje pismo do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Również na pismo, które ja cytowałem wcześniej, również do tej pory tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kijek, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja powiem krótko i to będzie moja osobista wypowiedź. Zagłosowałam wstrzymując się za wprowadzeniem tego punktu do porządku, a to tylko z takiego względu, że uważam, że tak ważne treści apelu nie powinny być wrzutkami, ale powinny być, powinniśmy rozmawiać o nich wcześniej, tak? Nie chcę dyskutować, ale też powiem, że po 2 latach pracy w tej sali brakuje mi takich rozmów o bardzo ważnych rzeczach, które są apelami i wrzutkami. To stąd to głosowanie. Natomiast wracając do tego tematu. Jest wiele współbrzmiących ulic w naszym mieście. Powiem przykład Dobrzykowskiej, gdzie często dyspozytorzy, którzy są w Płocku, wysyłają taksówki, które są zamówione na Dobrzyńską. I przypadki są odwrotne. Ja nie chciałabym, żeby prosząc o pomoc pogotowie dla mieszkańca na ulicy Dobrzykowskiej, ta karetka pojechała na Dobrzyńską. To są rzeczy, chwile, minuty ratujące życie. Dlatego ja, to jest moje osobiste zdanie, zagłosuję za. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem obrad. Zatem, Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego. Przed nami etap drugi. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Pozwólcie Państwo, że będę czytał tylko numery druków. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Punkt pierwszy, projekt uchwały na druku numer 409 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 409 z autopoprawką. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie zbiorczych wyników głosowania. Siedem głosów wstrzymujących, dwie osoby nie głosowały. Uchwała została podjęta. Punkt drugi, uchwała na druku numer 410 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 410 z autopoprawką. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 16 na tak, 7 wstrzymujących, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Punkt trzeci, projekt uchwały na druku numer 407. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 407. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt czwarty. Projekt uchwały na druku numer 408 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 408 z autopoprawką. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt piąty, druk numer 411 z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 411 z autopoprawką. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak, przy 2 głosach wstrzymujących uchwała została podjęta. Punkt 6, projekt uchwały na druku numer 412. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 412. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak. Uchwała podjęta jednogłośnie. I ostatnie głosowanie nad uchwałą. Punkt 7, druk 413. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 413. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Chwilkę to pewnie potrwa. A za chwilkę przed nami sprawozdanie prezydenta miasta Płocka z pracy między sesjami.
Czekamy cały czas na pulpity do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 413. Chyba już mamy. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 24 na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. Pan Prezydent Roman Świętkowski, proszę. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 27 sierpnia do 24 września 2020 roku. Po pierwsze, pan prezydent uczestniczył w naradzie z dyrektorami płockich szkół i placówek oświatowych w sprawie organizacji nowego roku szkolnego. Wraz ze mną wziął udział w obchodach 40. rocznicy porozumień sierpniowych oraz wybuchu II wojny światowej w Gdańsku. Był obecny na uroczystym otwarciu 50. regat o Puchar Wrzosu prezydenta miasta Płocka, podczas którego wręczył medale Laude Probus oraz dyplomy, a także wziął udział w uroczystości rozdania nagród laureatom 16. edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, podczas którego miasto Płock otrzymało laur do Grand Prix konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu. Wraz ze mną uczestniczył w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji narodowego czytania, które odbyło się w Ogrodzie Książnicy Płockiej, gdzie wraz z innymi osobami został odczytany fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Spotkał się z zawodnikami, trenerem oraz prezesem Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa, aby pogratulować im sukcesu w tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w tenisie na wózkach. Wraz ze mną wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, wziął udział w obchodach jubileuszu 840-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, najstarszej z polskich szkół. Wziął udział w uroczystym otwarciu 4. Międzynarodowego Forum PPP w Płocku razem z wiceprezydentem Jackiem Terebusem. Przyjmował interesantów wraz ze swoimi zastępcami. Sprawozdanie zastępcy prezydenta miasta Płocka Romana Siemiątkowskiego z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 27 sierpnia do 24 września 2020 roku. Uczestniczyłem we wrześniowych wydarzeniach patriotycznych, brałem udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w obchodach 81. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Światowego Dnia Sybiraków w Płocku, które odbyły się na cmentarzu komunalnym przy memoriale Sybiraków i Płoczan pomordowanych na wschodzie oraz w 78. rocznicy stracenia przez hitlerowców 13 Polaków w 1942 roku. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala SPZO z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Sprawozdanie zastępcy prezydenta miasta Płocka Piotra Dyśkiewicza z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 27 sierpnia do 24 września 2020 roku. Wziął udział w obchodach Święta Straży Miejskiej, uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej dotyczącym uruchomienia nowej linii autobusowej 18. Sprawozdanie zastępcy prezydenta miasta Płocka Jacka Terebusa z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 27 sierpnia do 24 września 2020 roku. Uczestniczył w wideokonferencji Związku Miast Polskich, uczestniczył w radach koordynacyjnych w zakresie budowy stadionu, uczestniczył w posiedzeniach zespołu do spraw planowania inwestycji miejskich, uczestniczył w rozmowach z mieszkańcami miasta Płocka na temat koniecznych napraw i ulepszeniach w życiu codziennym płoczan, spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą gospodarczą z gminą miasto Płock. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Czy jakieś pytania do sprawozdania, które nam odczytał pan prezydent? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Szanowni Państwo, po poprzedniej sesji podpisywałem dokumenty, które wyprodukowaliśmy wspólnie.
W dniu 5 września uczestniczyłem w ogólnopolskiej akcji Polska czyta tradycyjnie w Płocku organizowanej przez Książnicę Płocką. Tak jak wspomniał pan prezydent, wspólnie czytaliśmy Balladynę. Gratulacje dla załogi Książnicy oraz dla pani dyrektor Banasiak. W dniu 10 września miałem w ratuszu spotkanie z członkami grupy Płock dla Drzew. W dniu 17 września spotkałem się z panią Ewą Dobek, miejskim konserwatorem zabytków. W dniu 19 września w Teatrze Dramatycznym w Płocku uczestniczyłem w premierze sztuki Widok z mostu Artura Millera. Polecam przy okazji gratulacje dla dwóch panów radnych zaangażowanych w ten spektakl. Brałem udział w konsultacjach na temat przebiegu obwodnicy kolejowej Płocka w ramach linii kolejowej nr 33, zapewne tak samo jak i państwo. Poza tym prowadziłem korespondencję w imieniu Rady Miasta, uczestniczyłem w pracach komisji merytorycznych, złożyłem kilka interpelacji między sesjami i przygotowywałem dzisiejszą sesję Rady Miasta. Czy macie państwo jakieś pytania może do tego sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jako pierwsza pani radna Daria Domosławska. Proszę bardzo. Panowie prezydenci, państwo przewodniczący, drodzy radni, szanowni mieszkańcy. Interpelacja, którą za chwilę odczytam, a w późniejszym terminie złożę w wersji pisemnej, wynika z licznych rozmów i próśb skierowanych od osób z ograniczeniami, z pewnymi dysfunkcjami bądź też niepełnosprawnościami, a także z osobami, którym leży na sercu to, aby te osoby z niepełnosprawnościami czuły się pełnowartościowe i funkcjonowały w 100% w naszym otoczeniu, w środowisku. Zacznę od takiego wprowadzenia. W 2019 roku do polskiego porządku prawnego weszła nowa, przełomowa ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne na urzeczywistnienie idei dostępności, nakładając na wszystkie podmioty publiczne pewne obowiązki, które zapewnią dostępność w kilku aspektach, a mianowicie w aspekcie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. W imieniu wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami proszę o szczególne pochylenie się nad tym problemem, o wzięcie sobie tego tematu głęboko do serca i realizację w możliwie szerokim aspekcie wszystkich elementów zawartych w ustawie. W wersji pisemnej złożę kilka zapytań. Ja postaram się je teraz odczytać. Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi w chwili obecnej. Interesuje mnie i środowisko osób z ograniczeniami, z ograniczoną dostępnością. Jak przebiega ten proces w Urzędzie Miasta Płocka? Czy została lub zostanie opracowana deklaracja dostępności? Czy zostanie powołany koordynator do spraw dostępności? Wiem, że w środowisku osób z niepełnosprawnościami są osoby, które bardzo chętnie będą dzieliły się swoimi wskazówkami bądź też uwagami. Dlatego pytanie moje jest takie, z kim kontaktować się ewentualnie w przypadku takich sugestii bądź też jakichś wskazówek, które płyną ze strony osób niepełnosprawnych bądź też osób z ograniczeniami i szczególnymi potrzebami. Kolejne takie pytanie, czy nie należałoby się zastanowić, żeby planując chociażby budżet na przyszły rok i mając na uwadze to, co zawiera ustawa, nie przeznaczyć większej ilości środków na spełnienie tejże ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Ogrodnik, proszę. Ja mam takie ponowienie mojej interpelacji. Ona dotyczy wprowadzenia sygnalizacji tymczasowej, to jest u zbiegu ulicy Piłsudskiego ze skrzyżowaniem ulicy Podchorążych. Tutaj zostały zebrane podpisy od mieszkańców. Zaczął się rok szkolny. Wiemy, że w tamtym roku dochodziło do dwóch potrąceń. Ja bym również życzyła sobie od Komendy Miejskiej w Płocku zestawienia, ile na tym tutaj przejściu dla pieszych, to jest na wysokości właśnie tego McDonalda w stronę Podolszyc,
ile doszło tam do potrąceń pieszych, jak również czy ile było kolizji w tamtym roku i chciałabym takie zestawienie uzyskać w formie pisemnej i również złożę zapytanie, bo na poprzedniej sesji dostaliśmy sprawozdanie za pierwsze półrocze z działalności Straży Miejskiej. No tutaj ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę, bo mamy na przykład takie spostrzeżenie, że w pierwszym półroczu za rok 2020 wykonano strażnicy referatu patrolowo-interwencyjnego oraz referatu rejonowych służb dokonali w pierwszym półroczu 967 obchodów wewnętrznych i zewnętrznych jako działania wspomagające ochronę obiektów. Wiemy, że obiekty te są tutaj dozorowane przez innych strażników. Ja uważam, że te patrole powinny być skierowane wewnątrz tutaj w działania osiedli i sądzę, że bardziej by były tam potrzebne niż dodatkowo tutaj w ciągu pół roku dokonywać prawie 1000 obchodów, gdzie strażnicy to mają. Tutaj są powołani w stosunku do tego. W sprawie monitoringu ja tutaj złożę w formie pisemnej odniesienie się do tego sprawozdania. Korzystając, że jesteśmy tutaj przy Straży Miejskiej, my z radnym Tomaszem Kominkiem, jak również sama w grudniu w 2019 składaliśmy interpelację na wniosek mieszkańców Słowackiego między 6 a 10 zlokalizowania kamery monitoringu miejskiego. Dostaliśmy odpowiedź tutaj od pana prezydenta Dyśkiewicza, że będzie to poddane głębszej analizie, bo będzie taki przetarg przygotowywany. Ja bym chciała się zapoznać, bo wiem, że przetarg się odbył. Chciałabym się zapoznać z analizą i jakie były podstawy właśnie, czy tam ta kamera powstanie, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Anna Derlukiewicz, proszę. Widzę, że z boku świeci się sąsiednio. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, państwo radni. Ja tutaj na wstępie chciałam podziękować bardzo panu prezydentowi do spraw komunalnych, panu Piotrowi Dyśkiewiczowi, jak również dyrektorowi Wydziału Transportu Inżynierii Ruchu Drogowego, panu Jackowi Ambroziakowi, a również dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg, panu Tomaszowi Żulewskiemu za wprowadzenie nowej linii autobusowej, która właśnie kursuje od tygodnia przez między innymi przez osiedle Łukasiewicza. Dochodzą takie pozytywne sygnały, mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ponieważ szczególnie dla tych, którzy nie mają swoich środków transportu, nie posiadają, mogą w łatwy sposób dostać się teraz do Urzędu Miasta, między innymi, żeby załatwić sprawy. Ale tutaj również bym prosiła o przychylenie się również do prośby mieszkańców pozostałej części, tak jakby ulicy Zgliczyńskiego, którzy również liczą na wprowadzenie takiej linii przez tamtą część osiedla, żeby mogli również mieć swobodny dostęp do różnych miejsc w celu załatwienia swoich podstawowych potrzeb. Dziś złożę również interpelacje dotyczące między innymi tutaj na wniosek pani dyrekcji Miejskiego Przedszkola nr 14 przy Miodowej 8/1 o wymianę ogrodzenia, które jest bardzo zniszczone, skorydowane. Pani dyrektor od wielu lat, od około 5 lat stara się o wymianę tego ogrodzenia, pisząc pisma do Urzędu Miasta Płocka, ale niestety bez żadnych pozytywnych skutków. Do tej chwili wymieniono tylko chodnik, drogi dojazdowe, jak również taras. To ogrodzenie, tak jak wspomniałam, ulega z roku na rok zniszczeniu. Fundamenty również tego ogrodzenia są rozsadzane przez rosnące drzewa i to stanowi duże niebezpieczeństwo dla dzieci, jak również mieszkańców, którzy przechodzą obok tego przedszkola.
Odbyła się kontrola obiektu budowlanego i również zostało wpisane do protokołu wymiana tego ogrodzenia. To zadanie jest również wpisane w wieloletnim planie inwestycyjnym i więc prosiłabym o podjęcie jakichś takich działań, żeby ta wymiana jednak nastąpiła w przeciągu jakiegoś krótkiego czasu. Kolejna interpelacja dotyczy tutaj prośba mieszkańców osiedla Łukasiewicza, szczególnie budynków wielomieszkalnych Narodowych Sił Zbrojnych 9, 11 czy Rudzkich 5, którzy mają problem z parkowaniem w godzinach dopołudniowych swoich aut z uwagi na zajmowane miejsca przez młodzież uczęszczającą do zespołu szkół zawodowych imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ponieważ większość uczniów jest dojezdnych spoza Płocka, oni przyjeżdżają własnymi środkami i notorycznie zajmują mieszkańcom miejsca. Mieszkańcy są zazwyczaj w wieku już senioralnym w większości i dla nich znalezienie miejsca w oddalonej odległości jest bardzo uciążliwe. Prosiłabym o pochylenie się ku temu problemowi. Kolejna interpelacja dotyczy utwardzenia dróg oraz wykonania odwodnienia pomiędzy garażami przy ulicy Bartniczej. Tutaj mieszkańcy, właśnie właściciele właściwie garaży przy ulicy Bartniczej 7 uskarżają się tym bardziej, że ostatnio zostały ustawione tam słupki, które tak naprawdę powodują, że część jakby drogi została odcięta i tylko jedną częścią przemieszczają się zarówno samochody osobowe do garaży, jak i sprzęt, który służy odbieraniu odpadów komunalnych. I ta droga jest bardzo rozjeżdżona, tworzą się większe wyrwy, kolejny. Stwarza to oczywiście również bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców, jak i dla samochodów. Tutaj bym prosiła również o pochylenie się w kierunku rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kijek, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta Jacka Terebusa. Przekazuję prośbę mieszkańców osiedla Ciechomice, zamieszkałych wokół budowanej ulicy Ziołowej. Na ulicy Ziołowej mamy dwie inwestycje, gazową i naszą inwestycję miejską. Jest to wielki teren budowy, duży tabor, zapylenie i okoliczne ulice są wykorzystywane do dowozu, wywozu materiałów i tak dalej. I mieszkańcy w tym pyle polewają prawda, wodą, żeby no, jakieś to powietrze sobie uporządkować, ale jest taka prośba tych mieszkańców. Czy rozważyłby pan prezydent możliwość jakichś polewaczek, żeby jakby tą sytuację środowiskową poprawić? Taka jest prośba mieszkańców. Ja oczywiście złożę stosowną interpelację, ale bardzo proszę o przychylne rozpatrzenie tej prośby, bo budowa, jak wiemy, potrwa prawie jeszcze do końca roku, dwie budowy. Także pomóżmy tym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej interpelacji ze strony państwa radnych, zatem odpowiedzi na interpelację, punkt 10. Czy coś dzisiaj już, panie prezydencie, czy wszystko na piśmie? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, odpowiedzi będą udzielone na piśmie po otrzymaniu ich od przewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Tomasz Maliszewski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. Od razu na wstępie powiem, że nie umawiałem się z panią radną Anną Derlukiewicz i również chciałbym podziękować za uruchomienie tej nowej linii autobusowej numer 18.
Uważam, że jest to strzał w dziesiątkę. Podnieśliśmy zdecydowanie komfort życia mieszkańców. Te autobusy, małe autobusy wjeżdżają w głąb osiedli Wyszogrodzka, Wielkiej Płyty, Kochanowskiego. Wjeżdżają w te rejony, które tak naprawdę nie były skomunikowane przez komunikację miejską. Szanowni Państwo, ja osobiście również cieszę się z tego powodu, że ja miałem wkład w uruchomienie tej linii, bo swego czasu pisałem interpelacje, rozmawiałem z prezydentem, wiele razy rozmawialiśmy z panem Jackiem Ambroziakiem i za to również bardzo dziękuję. W szczególności bardzo dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Dyśkiewiczowi. Wielkie dzięki, panie Piotrze. Pan to spinał wszystko i faktycznie dopiął pan swego z korzyścią dla mieszkańców. Dziękuję panu Jackowi Ambroziakowi również, który koordynował ten temat. Dziękuję za sprawne przygotowanie przystanków panu dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg, panu Tomaszowi Żulewskiemu. No i dziękuję panu prezesowi komunikacji miejskiej, że zakupił te autobusy i tak sprawnie przeprowadził przetarg, panu prezesowi Marcinowi Uchwałowi i wszystkim nam radnym, że podjęliśmy taką uchwałę o uruchomieniu takiej linii. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Być może musimy do porządku obrad wprowadzić punkt pod tytułem podziękowania, szanowni państwo. Pan prezydent Roman Siemiątkowski, proszę bardzo. Szanowni państwo, informacja na 23. sesję Rady Miasta w dniu 24 września 2020 roku na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta Płocka. W terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 22 września 2020 roku radni Rady Miasta Płocka złożyli 21 interpelacji między sesjami Rady Miasta Płocka. Odpowiedź na 10 interpelacji w gestii zastępcy prezydenta miasta do spraw komunalnych, odpowiedź na 11 interpelacji w gestii zastępcy prezydenta miasta do spraw rozwoju i inwestycji, odpowiedź na 2 interpelacje w gestii skarbnika miasta Płocka. W 2 przypadkach zagadnienia zawarte w interpelacji dotyczyły zadań z zakresu działania więcej niż jednej komórki organizacyjnej. Udzielono odpowiedzi na 15 interpelacji. Termin na udzielenie odpowiedzi na pozostałe 6 interpelacji. Od początku kadencji radni Rady Miasta Płocka zgłosili 1143 interpelacje i 26 zapytań. No i teraz jeszcze jeden temat. Informacja na sesję Rady Miasta Płocka w dniu 24 września 2020 roku dotyczy wniesienia, cofania udziałów akcji do spółek prawa handlowego, w których gmina Miasto Płock posiada 100% udziałów akcji w kapitale zakładowym lub w których jej udział przekracza 50% udziałów akcji w kapitale zakładowym. W wykonaniu paragrafu 5 uchwały nr 540. Przepraszam, niechcący skasowałem pana prezydenta. Prosiłbym o przyciśnięcie panu prezydentowi mikrofonu. Proszę bardzo. W wykonaniu paragrafu 5 uchwały nr 540/31/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta Płocka informuję o wycofaniu udziałów akcji do następujących spółek prawa handlowego. Po pierwsze, Wisła Płock spółka akcyjna. Uchwałą nr 21/WZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wisła Płock spółka akcyjna sporządzoną za repertorium A nr 5198/2020 w dniu 7 września 2020 roku dokonano obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 8 025 700 zł, słownie 8 025 700 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 80 257 akcji imiennych A X o numerach od numeru X 297 513 do numeru X 300 185 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł, każda akcja o łącznej wartości nominalnej 267 300 zł. B.
o numerach od numeru Y300-186 do numeru Y308-185 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 800 tysięcy zł. Z o numerach od numeru Z308-186 do numeru Z313-925 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 574 tysiące zł. D. AA o numerach od numeru AA313-926 do numeru AA319-925 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. O łącznej wartości nominalnej 600 tysięcy zł. E. AB o numerach od numeru AB319-926 do numeru AB329-925 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1 milion złotych. AC o numerach od numeru AC329-926 do numeru AC349-925 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 2 miliony złotych. G, AD o numerach od numeru AB349-926 do numeru AD367-425 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1 750 000 zł. I H, AE o numerach od numeru AE367-426 do numeru AE377-769 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1 034 400 zł. Akcje, o których mowa powyżej, umorzono dobrowolnie w drodze nieodpłatnego ich nabycia przez spółkę. Uzasadnienie. Umorzenie dobrowolne akcji w drodze nieodpłatnego ich nabycia przez spółkę oraz obniżenie kapitału zakładowego jest dokonane w celu przelania środków z kapitału zakładowego na wyodrębniony kapitał rezerwowy, co umożliwi przeznaczenie ich na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok. Po drugie, sekcja piłki ręcznej Wisła Płock spółka akcyjna. Uchwałą nr 17/WZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wisła Płock spółka akcyjna sporządzoną za repertorium A nr 5208/2020 w dniu 7 września 2020 roku dokonano obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 4 560 700 zł poprzez dobrowolne umorzenie 45 607 akcji imiennych. A. U o numerach od numeru U163-954 do numeru U173-388 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 943 500 zł. B. W o numerach od numeru W173-389 do numeru W188-388 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1 500 000 zł. C. X o numerach od numeru X188-389 do numeru X198-388 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1 milion zł. D. Y o numerach od numeru Y198-389 do numeru Y203-388 należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł. Każda akcja o łącznej wartości nominalnej 500 tysięcy zł. I E. Z o numerach od Z203-389 do numeru Z209-560
należących do akcjonariusza gminy miasto Płock o wartości nominalnej 100 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 617 200 zł. Akcje, o których mowa powyżej, umorzono dobrowolnie w drodze nieodpłatnego ich nabycia przez spółkę. Uzasadnienie. Umorzenie dobrowolne akcji w drodze nieodpłatnego ich nabycia przez spółkę oraz obniżenie kapitału zakładowego jest dokonane w celu przelania środków z kapitału zakładowego na wyodrębniony kapitał rezerwowy, co umożliwi przeznaczenie ich na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok. Teraz znowu drugie. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą nr 21 na ZW na 2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej SPZOO sporządzoną za repertorium A nr 5203 na 2020 w dniu 7 września 2020 roku w związku z uchwałą nr 9 na ZW na 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za 2019 rok dokonano obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 9 550 500 zł poprzez dobrowolne bez wynagrodzenia umorzenie 19 101 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy o wniesieniu udziałów akcji do następujących spółek prawa handlowego. Wisła Płock Spółka Akcyjna. Po pierwsze, w wykonaniu zarządzenia nr 1733 na 2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 21 na WZ na 2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 5198 na 2020 w dniu 7 września 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 milion złotych w drodze emisji 10 tysięcy nowych akcji imiennych serii AO o numerach od numeru AO 584075 do numeru AO 594074 o wartości nominalnej 100 zł każda akcja skierowanych do akcjonariusza gminy miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru, subskrypcja zamknięta. Akcji serii AO o numerach od numeru AO 584075 do numeru AO 594074 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie numer 08 na WNW łamane na I łamane na G Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz spółki gmina miasto Płock objął 10 tysięcy akcji imiennych serii AO. Po drugie, inwestycje miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 1743 na 2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki inwestycje miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 19 na ZW na 2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 września 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 971 800 zł poprzez ustanowienie 9718 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy objętych przez wspólnika spółki gminę miasto Płock. Po drugie, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 971 800 zł pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 11 na WNW łamane na I łamane na G inwestycje miejskie spółka z O. I po trzecie, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt pierwszy, w wykonaniu zarządzenia nr 1751 na 2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego uchwałą nr 25 na ZW na 2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 września 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5 milionów złotych poprzez ustanowienie 10 tysięcy nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął wspólnik gmina Płock. I po drugie, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie numer 02/WNW/INA/G, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej SPZOO, za co wspólnik spółki gmina Płock objął 10 tysięcy nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Czy może jakieś pytania do pana prezydenta w temacie tegoż sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Zatem, szanowni państwo, zamykam. Przeszliśmy do ostatniego punktu. Zamykam dzisiejszą 23. sesję Rady Miasta Płocka.